Cześć, witajcie w kolejnym filmie na kanale i dzisiaj jak tytuł mówi, co gdyby Derrick Rose nie doznał kontuzji. No właśnie, co gdyby Derrick Rose nie doznał kontuzji w 2012 roku, co by się wydarzyło, jakby potoczyła się jego kariera, jak potoczyłaby się sytuacja Chicago Bulls, jakby potoczyła się no w ogóle cała sytuacja w NBA tak naprawdę, nigdy się nie dowiemy tak naprawdę. Niestety Derrick Rose doznał kontuzji w 2012 roku, zerwane więzadła krzyżowe. W pierwszym meczu playoffs, nie pamiętam, czy była pierwsza runda z Philadelphia, była ta seria. Niestety doznał tej kontuzji i to właśnie była jedna z najbardziej, jakby patrząc na sytuację, patrząc na to, jaki miał talent, no to była jeden z najsmutniejszych na pewno momentów w historii NBA i ogólnie sportu, bym powiedział. Bo zawodnik, który no dopiero zaczyna, nawet nie był w swoim prime, dopiero zaczynał wychodzić na ten szczyt. Już MVP youngest, czy tam właśnie najmłodszy MVP w historii NBA, więc tak jak już mówiłem właśnie wiele razy, jak ktoś jest najmłodszym MVP w historii NBA, to no po prostu sam za siebie mówi, że on miał naprawdę no taką świetlaną przyszłość, że on naprawdę mógł być jednym z najlepszych zawodników w historii NBA. Niestety jednak to się nie wydarzyło. Jak dobrze wiemy, po tej kontuzji, po tym, że nigdy niestety Derrick Rose nie dał rady pozbierać i nigdy już nie wrócił do tej samej formy, którą prezentował przed tą kontuzją. A więc właśnie dzisiaj chcę zobaczyć, jak to będzie wyglądało, jak Derrick Rose nie dozna tutaj tej kontuzji. Mam nadzieję oczywiście, że tak nie będzie. Mam nadzieję, że tak nie będzie to miał żadnej kontuzji. Chciałem znaleźć jakiś scenariusz tutaj, bo pobrałem oczywiście scenariusz. Chciałem znaleźć scenariusz playoffs w 2012 roku. Ale mi nie udało mi się, nie udało mi się znaleźć tego, szukałem, ale nie dałem rady znaleźć, więc znalazłem ten sezon, w którym on doznał kontuzję, bo on doznał kontuzji po tym sezonie właśnie 2011-12 w playoffs, dlatego zrobimy aby ten sezon, no i zobaczymy, jak to właśnie tutaj będzie wyglądało. Po pierwsze, czy Bulls będą w playoffs, czy właśnie tym razem nie będzie kontuzji, no zobaczymy, bo jednak nie można wykluczyć kontuzji, ale myślę, że nie, najwyżej pewnie, no pewnie tego filmu nie, tak naprawdę będę musiał resetować, bo jednak jak sam film mówi, co gdyby Derrick Rose nie doznał kontuzji, więc ma nie doznać tej kontuzji, ma tutaj być bez kontuzji. Tak wygląda zespół Chicago Bulls, nie jest tutaj pewnie wszystko, cały roster dokładnie, no ale mamy Derricka, mamy Jimmy'ego Butlera, Luol Deng, Carlos Boozer, Joakim Noah, Brewer, Watson chyba był w tym zespole, chyba był, na pewno Korver był, Taj Gibbs na pewno był, czy Sasha był, nie pamiętam, Fox też, Asik chyba był, więc to myślę tak większą połowę z ważniejszych tych zawodników to wszyscy praktycznie są tutaj i właśnie najważniejszy jest Derrick Rose. No właśnie sam, nie wiem, jestem sam ciekawy, co by się stało z Derrickiem Rose, gdyby on nie doznał tej kontuzji, czy byłby jednym z najlepszych zawodników w historii NBA, no nie można tego wykluczyć, jak jest się najmłodszym MVP w historii NBA, no to właśnie to oznacza naprawdę, że masz ogromną przyszłość i ona taką przyszłość miała, niestety właśnie brutalnie się ona zakończyła. Zobaczymy, jak to będzie wyglądał w tym sezonie. Pierwszy, myślę, że sezon sobie tutaj przesymulujemy. Ja nie steruję, aby tutaj. Mamy oczywiście Bulls, wiadomo, ale nie steruję nim tutaj, nie robię wymian, nie robię niczego, tylko po prostu jakby oglądam, bo tak samo ja nie będę tutaj sterował niczym tutaj, jeśli chodzi o Chicago Bulls. To jest właśnie sezon 2011-12, czyli to jest jakby sezon, w którym już jakby Derrick Rose ma wygrał nagrodę MVP, to jest jakby, można powiedzieć, jakby po części broni jakby tą nagrodę właśnie. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Zobaczymy, jak będzie wyglądała kariera Derricka Rose'a. Zobaczymy, jak będzie wyglądał. Bo myślę tak, według mnie, szczerze, jeśli Derrick Rose by nie doznał tej kontuzji, to myślę, że przynajmniej jedno mistrzostwo NBA by zgarnął dla Chicago Bulls. Po prostu myślę, że wokół niego można było tak obudować zespół, że naprawdę można było spokojnie przynajmniej jedno mistrzostwo zgarnąć i myślę, żeby zgarnęli to mistrzostwo, ale no niestety nie było to dane Derrickowi Rose'owi. Do dzisiaj nie wygrał, nieważne czy w Bulls ogólnie nie wygrał mistrzostwo, niestety i też liczę, że przed końcem swojej kariery da radę wygrać mistrzostwo NBA, naprawdę na to bardzo liczę, że tak będzie. Dobrze zaczyna ten sezon. Nie, to nie są chyba jego prawdziwe statystyki, bo on chyba miał coś około 25 points per game chyba, no ale wiadomo, że tutaj właśnie ta osoba, która to tworzyła, pewnie nie mogła zbyt jak dokładnie zrobić tych points per game. No ale to nie jest aż tak istotne. Dla mnie jest istotne oczywiście, żeby widzieć właśnie, jak będzie wyglądała przyszłość. To jest dla mnie najbardziej istotne. Zobaczymy, może w rzeczywistości nie wygra w tym roku. Nie pamiętam, który wygrał w 2012. Zakładam, że LeBron James może wygrał w 2012. Pewnie LeBron James wygrał w 2012 roku nagrodę MVP. No zobaczymy, może tutaj w naszym takim jakby uniwersum tutaj, w którym jest bez kontuzji, może Derrick Rose też ten będzie sezon miał lepszy zasadniczy niż miał w rzeczywistości, może zgarnie drugą nagrodę MVP z rzędu, no zobaczymy. Robiłem już właśnie kiedyś film symulacja kariery Derricka Rose, dlatego chciałem właśnie zrobić teraz troszeczkę taką jakby inną, jakby po części to samo, tylko że w innym wydaniu. Chciałem jakby od nowa oglądać całą karierę Derricka Rose, tylko chciałem właśnie zobaczyć, co by się stało, gdyby Derrick Rose nie doznał tej kontuzji, co by się wydarzyło, co by przyniosło tutaj przyszłość, jakby wyglądała kariera, jakby wyglądałaby wszystko tam naprawdę, wszystko tutaj by w NBA wyglądało dużo inaczej. No to właśnie w taki sposób to chcę zobaczyć, jak to będzie wyglądało.
Jak na razie tutaj widzimy dobry start tego sezonu. Na razie Chicago Bulls wyglądają solidnie. Za chwilę zobaczymy sobie, czy Chicago Bulls są na pierwszym miejscu. Wiadomo, kto jest jednym z największych rywali, jak nie największym w konferencji ogólnie. Miami Heat oczywiście, Miami Heat. No właśnie, Miami Heat, którzy mają tutaj, jak dobrze wiemy, Dwayna Wade'a, LeBrona Jamesa, Chrisa Bosha razem w zespole. Więc no jest to kawał dobrego naprawdę zespołu. Oprócz tego za dużo nie ma tutaj tak naprawdę. No ale ta sama trójka wystarczy, żeby zrobić sporo chaosu na zachodzie. Kto może tam? OKC może? OKC w 2012 byli w finale, jeśli dobrze pamiętam. Tutaj Clippers są na tutaj pierwszym miejscu. To jest właśnie Chris Paul, Nick Young, Blake Griffin, DeAndre Jordan. Solidny też bardzo zespół. OKC, jak dobrze wiemy, Westbrook, Durant, Perkins, Kevin Martin tutaj, Serge Ibaka, który jeszcze był wtedy dość naprawdę solidnym. Oczywiście, że wtedy Harden, bo Harden już wtedy był w Houston Rockets. Houston Rockets właśnie tutaj już był Harden. Tak to właśnie tutaj wygląda. My możemy kontynuować dalej ten sezon. Myślę, że też sobie troszeczkę jakby szybciej to przesymulujemy. Nie będziemy się tak dokładnie patrzyli. Tak mecz po meczu tak naprawdę. Jak będzie może, nie wiem, 30 wygrana, to może zobaczymy sobie, na którym miejscu są podobnie Chicago Bulls. Czy Derrick Rose walczy o nagrodę MVP? Pewnie walczy. Patrząc na to, jak to wszystko wygląda, to myślę, że powinien walczyć o nagrodę MVP. Zobaczymy sobie w tym momencie. I Derrick Rose walczy o nagrodę MVP, ale będzie ciężko na przykład LeBrona pokonać, która wyrzuciła 30 punktów. Blake Griffin tak na pierwszym miejscu. Blake, LeBron, Kevin, Dwayne, no ciężki ma tej rywali, ale Derrick Rose ma dobry sezon. To na pewno dobre wieści dla nas, że ma dobry sezon. Jimmy Butler też walczy o nagrodę Rookie of the Year, to też na pewno dobre wieści. Jimmy był wybrany z 30 wyborem, jeśli dobrze pamiętam, w tamtym drafcie. Tu był wybrany z 5, a w rzeczywistości chyba był 30, 29, coś takiego. Pod koniec chyba pierwszej rundy był wybrany. Zobaczmy sobie oczywiście standings, czy Bulls są za Miami Heat, przed Miami Heat, to są dobre wieści, ale Clippers są najmocniejsi, Clippers są naprawdę bardzo mocni i to może Clippers właśnie będą najcięższymi rywalami dla Chicago Bulls w tym sezonie, żeby powalczyć o tą nagrodę tutaj, może nagrodę nie MVP, a nagrodę Mistrzostwa NBA. No myślę, że po prostu powiem tak, jeśli się to nie uda, to nic się nie stanie, ale na pewno takim małym celem na pewno jest tutaj, że chcę zobaczyć, jak Chicago Bulls wygrywają tutaj Mistrzostwa NBA i na czele oczywiście z nimi Finals MVP Derrick Rose zostaje, no bo to piękne naprawdę, gdyby to się wydarzyło. Czy to zobaczymy? Nie wiem, nie mogę być pewien, nie mam tego zagwarantowanego, że to się wydarzy. Mam nadzieję, że to się oczywiście wydarzy, ale nie mogę być tego pewny. Poczekamy na 50. wygraną, wtedy sobie zobaczymy ponownie standings, our traces, tak zobaczymy sobie właśnie, jak to wygląda wszystko. Jeszcze dwa zwycięstwa tutaj są potrzebne. Jeszcze jedno z Knicks może się uda, nie. Może z Filadelfią, też nie. Z Wizards się udało, dobra. Teraz możemy zobaczyć. Our Traces, Derrick Rose nie jest niestety w top 5, niestety tutaj wypadł, no to bardzo szkoda. Kevin Durant, który wyrzuciła 34 punkty, się nie dziwię w ogóle, że jest na pierwszym miejscu tutaj. Ginny troszeczkę tutaj spadł na czwarty. O nie, w sumie on był cały czas na tym czwartym miejscu. Bulls dalej są przed Heat i wydaje się, że ciężko będzie, żeby Heat ich wyprzedzili. Najlepszy rekord, jeszcze lepszy rekord od Bulls mają Clippers i Thunder. Ci Clippers naprawdę wyglądają dużo lepiej niż się spodziewałem. Wiedziałem, że oni też nie będą jakimś złym zespołem, ale nie ukrywam, że nie spodziewałem się, że się z tak dobrej strony aż pokażą, bo się naprawdę prezentują tutaj, no wyśmienicie się naprawdę tutaj prezentują i mogą po mistrzostwo sięgnąć w tym roku. To też jest jeden z lepszych zespołów ostatnich lat, myślę, potencjalnie, który nie wygrał mistrzostwa. Ci Clippers właśnie, Lob City, Kevin Durant, MVP ligi, bez zaskoczenia. Kyrie Irving, Rookie of the Year też bez zaskoczenia, widać było, że przez większość czasu prowadził tam w tej walce o tą nagrodę. Monta Ellis, Sixth Man of the Year, Dwight Howard, Defensive Player of the Year, DeAndre Jordan, Most Improved. No, poszedł w górę na pewno, można powiedzieć. Myślę, że możliwe, że się dałoby znaleźć lepszego zawodnika, ale i tak, no nic, mniejsza o to. Możemy przechodzić do All-NBA teamów. Czy Derrick Rose będzie tutaj gdzieś? Nie ma niestety Derricka Rose'a w All-NBA, nawet Third Team. Rodney Stałki jest, a nie było Derricka Rose'a. Nie podoba mi się to, nie podoba mi się też szczerze. Ale nic nie możemy z tym robić. Jimmy Butler jest wolą rookie first teamie. Ja bym zobaczył, Bulls będą grać z Bucks tutaj w pierwszej rundzie. Ja bym zobaczył, czy Derrick Rose ma kontuzję. Derrick Rose ma kontuzję. Aha, to dlatego pewnie. Zobaczmy, ile Derrick Rose zagrał mecz. Ile to właśnie zagrał spotkań. To dlatego pewnie nie był nawet w All-NBA teamie. Pewnie, może już, że dawno wypadł. Spinal injury, dobra, czyli on za niedługo wróci. Kontuzja w tym sezonie była, tylko że w sezonie zasadniczym, więc mam nadzieję, że tych playoffs będzie inaczej. Nie będzie go na początku playoffs, niestety. Mam nadzieję, że Bulls nie odpadną bez Derricka. Mam 1-1 tutaj. 2-1. Oby się Bulls utrzymali. 3-1. 4-1, dobra. Kiedy Derrick Rose wróci? Mam nadzieję, że jak najszybciej.
day to day, no to oznacza, już chyba wrócił, tak? Tak, Derrick Rose wrócił, no to pięknie. Derrick Rose już w tych playoffs nawet zagrał. Dobra, to są naprawdę świetne informacje, a więc Derrick Rose jest, no i zobaczymy, czy Derrick Rose poprowadzi Chicago Bulls do mistrzostwa. Finał konferencji jest i tam w finale Miami Heat, czyli nie ma niespodzianki, na zachodzie też nie ma niespodzianki, nie ma tutaj w ogóle niespodzianek, a więc zaczynamy finał konferencji z tymi potężnymi Miami Heat. Jest 2-0, jest 2-1 tutaj, 3-1, o krok od finału, OKC są w finale, a tu mamy też finał, więc Chicago Bulls, OKC Thunder, a więc Thunder tak samo jak w rzeczywistości w 2012 są w finale, ale nie Miami Heat, a Chicago Bulls z Derrickiem, który nie doznał poważnej kontuzji w playoffs są w finale, a więc czy to się wydarzy, czy tutaj zobaczymy mistrzostwo, jest 1-0 dla OKC, więc jest nie najlepszy na pewno start, 1-1, Bulls walczą, 2-1 dla Thunder jednak, 2-2, 3-2 dla Bulls. Zobaczmy ten mecz, bo tu może być mecz, w którym Derrick Rose może zgarnąć mistrzostwo i wygrać co dla Chicago Bulls i to się chyba wydarzy. Po pierwszej połowie wszystko na to wskazuje, to się musi wydarzyć. To się wydarzy. A więc już w pierwszym sezonie się dowiedzieliśmy tego po części, co właśnie ja się chciałem między innymi dowiedzieć, czyli czy jeśli Derrick Rose by nie doznał kontuzji potencjalnie, wiadomo, że to jest wszystko jakby założenie, to jest wiadomo, że symulacja, nie można brać tego na poważnie, nie można by brać to w taki sposób, że Nie można to brać w taki sposób, że nie wiem, na przykład, że to by się na pewno wydarzyło, że jakby Derrick Rose nie doznał kontuzji, na pewno Chicago Bulls by wygrać wtedy mistrzostwo NBA. No bo nie można tego tak naprawdę brać. Tak jakby, bo no nigdy nie wiadomo jak to mogłoby ostatecznie wyglądać. Ale jakaś tam szansa na pewno by na to była. Jakaś by na pewno na to szansa była, bo Bulls w tamtych latach byli naprawdę mocni. Czy na tyle mocni właśnie, żeby być w finale NBA? Może. Nie wiem właśnie. Nie, nigdy się niestety nie dowiemy. Ale naprawdę się cieszę. Mówiłem o tym. No dopiero co tam naprawdę mam wrażenie, że o tym mówiłem, że jedna rzecz, którą chcę zobaczyć tutaj, to nieważne czy w tym sezonie, czy później, to Derricka Rose'a podnoszącego trofeum za mistrzostwo NBA i bycie Finals MVP. I jedno na pewno już się wydarzyło. Finals MVP wydaje mi się, że też to jest kwestia jakby, no, to myślę, że to musi się wydarzyć. No kto jak nie Derrick Rose jest Finals MVP? W finale Mistrzostwa NBA tutaj, o finale Mistrzostwa NBA, no musi to być Derrick Rose. Zdziwiłbym się mega, gdyby to nie był Derrick Rose. A więc w tym sezonie, w którym w rzeczywistości Derrick Rose doznał kontuzji, Chicago Bulls wygrywa Mistrzostwa NBA. Ja właśnie nie wiem, nie planowałem tak oryginalnie, kiedy zakończę. Myślę, że zakończymy tak, Derrick Rose zakończy karierę. Myślę, że właśnie zobaczyć, czy Derrick Rose będzie do końca swojej kariery tutaj w Chicago Bulls, jak to właśnie wszystko się potoczy, jak będzie wyglądała kariera Derricka Rose'a, bo mistrzostwo wygra, ale to jest dopiero i tak początek jego kariery, tak naprawdę. On dalej jest przecież bardzo młodym zawodnikiem, to 24 chyba lata, więc no bardzo, bardzo młody dalej zawodnik, który jeszcze ma wiele mistrzostw, ma nadzieję, że do wygrania z Chicago Bulls. I mam nadzieję, że to właśnie jest mistrzostwo, które jest pierwszym, mam nadzieję, że wielu naprawdę mistrzostw, które zobaczymy, jak tutaj będzie wygrywał. Tom Thibodeau, trener, podnosi oczywiście trofeum. Oczywiście też Derrick Rose dostaje nagrodę Finals MVP, a więc no, to jest naprawdę z jednej strony piękne, z drugiej smutne, jakby, że ten obrazek naprawdę mógł być rzeczywistością. I myślę, że ten obrazek byłby rzeczywistością, gdyby Derrick nigdy nie doznał kontuzji. Czy to w sezonie 2012, czy później. Myślę, że prędzej później Derrick Rose by poprowadził Chicago Bulls do mistrzostwa NBA. Niestety to już się nie wydarzy. No nie wydarzy się, nie ma szans na to, żeby się niestety wydarzyło. Jakaś szansa przed, nie wiem, na wygranie mistrzostwa NBA Chicago Bulls jest, bo mógłbym przed potencjalnie wrócić i jako tam, nie wiem, rezerwowy wygrać, ale no jakby jako Finals MVP to nie ma szans już na to niestety. Ale i tak, piękna historia. Najważniejsze właśnie, to jest jedna z najpiękniejszych historii też dlatego, że Derrick Rose jest osobą, która się urodziła w Chicago, wydraftowana przez zespół właśnie, któremu kibica od małego, gdzie się naprawdę dorastał tutaj w Chicago, więc naprawdę to była piękna, mega historia, a to tym bardziej, myślę, że za to między innymi też fani na zawsze Chicago Bulls będą kochać Derricka Rose'a, no to naprawdę po Jordanie to była największa szansa na wygranie mistrzostwa NBA, tak naprawdę był, wiadomo, że był też oczywiście Pippen świetnym zawodnikiem, ale jednak Derrick Rose, jakby można tak powiedzieć, finalnie nie, jakby no nie wiem, ciężko jej to wskazać, jako nawet kibic Bulls. Finalnie myślę, że jednak większą legendą jest Scottie Pippen, jednak no jest większą legendą, ale Derrick Rose, jakby tak jeden sezon, można tak powiedzieć, jakby no to on był najlepszym zawodnikiem od Jordana, tak naprawdę, patrząc na tak na stricte jeden sezon, najlepszym zawodnikiem od Jordana i to była właśnie największa nadzieja fanów Chicago Bulls po Jordanie na mistrzostwo NBA i niestety właśnie. Niestety wiem, jak to się źle skończyło. Ci zawodnicy będą kończyli kariery.
Nie będę ich zatrzymywał. Kto chce zakończyć karierę, może zakończyć karierę. Hall of Fame indukcji. Tutaj mamy Jasona Kidda i Stevena Nasha, czyli dwóch kapitalnych point guardów kończy karierę i są w Hall of Fame. Mamy tutaj też Jersey Retirements. History Changes, zmiana New Jersey Nets na Brooklyn. Zapomniałem nawet, że jeszcze to był sezon, w którym jeszcze Nets byli w New Jersey. No tutaj League Meetings, to wszystko rejected. Draft Lottery, możemy sobie to zobaczyć w sumie. Nie jest dla nas aż tak istotne tak naprawdę. Tak to wygląda, oczywiście Bulls mają ten 30 pick, więc zobaczymy, kogo tutaj potencjalnie wybiorą w tym 2012 tutaj draft klasie. Wiemy, że tacy zawodnicy jak Davis, Antony, oczywiście Damian Lillard, Draymond Green, oni potencjalnie pójdą na początku, ale kto później? Zobaczymy, zobaczymy. Jestem bardzo ciekawy, kogo Chicago Bulls wybiorą. Jestem naprawdę bardzo tego ciekawy. Pierwszy pójdzie Davis, a jednak Harrison Barnes idzie, wow. Harrison Barnes idzie z pierwszym wyborem. No to teraz Lillard albo Davis. Anthony Davis, tak? Anthony Davis w Minnesocie, Lillard w Waszyngtonie. Andre Drummond w Waszyngtonie, Lillard w Clippers. Ależ to byłoby naprawdę mocne. Ale będzie wymiana, wow, będzie wymiana. A więc Houston Rockets. No to jest ciekawe. I Rockets wybierają Draymonda Greena. No to jednak Draymond Green. Myślałem, że zrobią backcourt Lillard i Harden, ale jednak nie. Philadelphia to pewnie wybierze Lillarda i tak właśnie jest. Philadelphia wybiera Damiana Lillarda. Czy coś mnie jeszcze aż tak bardzo interesuje? Kogo tutaj potencjalnie bym jeszcze chciał? Jest Bradley Beal dalej, na przykład. On jest na pewno... No to jeszcze może Bradley'a Beala, zobaczmy, kto go wybierze. Czy to będą Raptors? To nie będą Raptors. Raptors wybiera Terrence'a Rossa. On grał w Raptors, ale czy on był wybrany przez Raptors? Chyba tak. To mi się wydaje, że on był w Raptors. Ja go najbardziej kojarzę z Raptors i Orlando Magic jakby. Ale wydaje mi się, że właśnie, że on był wybrany przez Raptors. Chyba. Richard O'Neill tutaj. Pistons czy wybiorą Bradley'a Beala? Middleton. Middleton chyba byłby te wybrany właśnie przez Pistons. Czy Bradley Beal powędruje do Cleveland? Tak właśnie jest, a więc jest w Cleveland, a zobaczmy, kogo wybiorą tutaj Chicago Bulls. Justin Holiday, czyli prawdziwy zawodnik, oczywiście brat Drew Holiday'a i Arona, też chyba tam ich trzech było chyba, jeśli dobrze pamiętam. Zobaczmy potem, czy by lepsze wybory, można powiedzieć. Justin Holiday, to zobaczymy, jak będzie wyglądał ten zawodnik, a czy by lepsze wybory? Pewnie były. No, z prawdziwych zawodników myślę, że Will Barton byłby lepszą opcją między innymi. Nie były jakieś dużo lepsze opcje, nie były jakieś dużo lepsze na pewno opcje. Tak wygląda oczywiście draft class, tak to wyglądała, więc Bulls, mistrzowie NBA, to jest najważniejsze po tym pierwszym sezonie. Czy coś tutaj jakby we free agency, nie pamiętam jak to właśnie wygląda z kontraktami. Derrick Rose teraz będzie miał, czyli Derrick Rose będzie miał teraz do podpisania kontrakt, jeśli dobrze pamiętam, tak to właśnie wygląda. Czy Derrick Rose jest w Chicago, Derrick Rose podpisuje kontrakt i jest tutaj dalej w Chicago. Ludenki i Buter chyba już byli, Żakina też, no czyli jakby ta, myślę, że ta najważniejsza piątka, piątka myślę, jednak Gibson też jest ważna, ale myślę, że ta jest po prostu, że to jest jednak ta najważniejsza piątka, to nawet ich właśnie starting five jest po prostu najważniejsze, że oni zostają razem, a więc mistrzostwo na pewno może być potencjalnie wygrane. Pierwszy sezon, tak właśnie jak już mówiłem, chciałem sobie tak troszeczkę jakby dłużej go pokazać, bo to ten jakby ten sezon, w którym to się właśnie wszystko niestety wydarzyło, ta niestety fatalna kontuzja, a teraz właśnie już myślę, że będziemy bardziej po prostu na koniec sezonu zawsze sobie patrzyli, jak to wygląda, jak wyglądał sezon, jak sobie poradził Derrick Rose, jak poradzą sobie w playoffs, to wszystko będziemy właśnie widzieli, a więc widzimy się na koniec kolejnego sezonu. I mamy zakończony tutaj sezon, 62-19 rekord przed tym ostatnim spotkaniem, więc naprawdę dobry sezon, drugi sezon z rzędu tutaj bardzo dobry w tej symulacji i Derrick Rose na pewno chce poprowadzić Chicago Bulls do drugiego mistrzostwa NBA z rzędu. Zobaczmy, czy był w meczu gwiazd tutaj, bo nie patrzyłem tego ostatnio razem i nie było go w meczu gwiazd. Zakładam, że to musi oznaczać, że on wtedy był kontuzjowany, bo nie ma szans, żeby on nie był w meczu gwiazd, jakby nie był kontuzjowany, dlatego na pewno jakaś kontuzja była Derricka Rose'a. Ile razy zagrał meczy? Ogólnie sezon był dobry, bo wygrał tutaj 28 punktów, 10 asyst, więc double-double. Ile razy zagrał meczu? To mnie interesuje. Na pewno nie wszystkie. Games played 72 i pewnie, pomimo że opuścił tak mało meczy, no to myślę, że akurat musiał pewnie nie być w stanie do gry wtedy, jak był All-Star Game, pewnie na to wychodzi. Ludeng jest, Noah jest, Boozer jest, Butler jest, więc zespół cały czas jest dobry, zespół jest cały czas dobry. Zobaczymy właśnie, czy jak przyjdzie walka mistrzostwa, czy uda się wygrać. Zobaczmy też standing tutaj tak w ogóle. Miejsce pierwsze, tutaj za Bulls małem hit bez zaskoczenia myślę, na zachodzie, czy są jakieś niespodzianki? OKC, Clippers, Spurs,
Myślę, że bez niespodzianek. Bez niespodzianek. Te dwie zwłaszcza drużyny się spodziewały. OKC ponownie mają świetny rekord, ale czy tym razem to wystarczy, by wygrać mistrzostwo NBA? Zobaczymy. Philadelphia pokonana. MVP ligi zostaje Derrick Rose, a więc pomimo, że nie był meczu gwiazd, to Derrick Rose jest dwukrotnym już zwycięzcą nagrody MVP. Pięknie, pięknie. Anthony Davis, Rookie of the Year, bez myślę, że zaskoczenia. Wiedziałem, że albo on, albo Lillard. Raymond Felton, Sixth Man of the Year. Dwight Howard, który jest w Nets, to jest na pewno ciekawe. On jest Defensive Player of the Year. Trey Warwick, Most Improved. Scott Brooks, Coach of the Year. On jest trenerem OKC. Executive of the Year, Chicago Bulls, Rolando Westphal. All-NBA First, oczywiście wiadomo, że tutaj zobaczymy Derricka Rose'a. Czy gdzieś jeszcze zobaczymy w jakichś All-NBA teamach? Zobaczymy Derricka Rose'a w All-NBA Second Defensive Teamie. I możemy przechodzić do playoffs, a więc zespół jest gotowy i zaczynamy. Playoffs od serii z Bobcats. No Bobcats nie powinni sprawić żadnych problemów tutaj obecnym mistrzom. Jednak sprawiają takie malutkie problemy, bo jest 3-1. W kolejnej rundzie Pacers kontra Bulls. Pacers kontra Bulls. Tu też myślę, że nie powinno być jakichś ogromnych problemów. 3-1. Jest finał. Czy w tym finale będzie Philadelphia? Tak. Miami Heat przegrali w pierwszej rundzie z Cleveland Cavaliers, a więc LeBron przegrał ze swoją byłą tutaj drużyną. Na pewno mogło go to personalnie bardzo zaboleć. Ta porażka. W finale zmierzymy się z Philadelphia. Tutaj nie ma Clippers, którzy odpadli po sweepie, ale za to są Spurs i są właśnie co najważniejsze OKC Thunder. Zapowiada się chyba drugi rok rzędu ten sam finał, choć może jednak nie, bo Philadelphia wróciła, ale nie wygrali. Wow. Było 3-0, 3-3 i w Game 7 myślałem, że prawie Philadelphia to wygra, ale jednak nie. Więc drugi rok rzędu, ten sam finał. I naprawdę mam przeczucie, że patrząc po tym, jak OKC wyglądają, oni idą po mistrzostwo. Mam przeczucie, że oni to zrobią. Miałem takie prawie wrażenie. OKC po prostu wyglądali zabójczo w tych playoffs. Musieli to po prostu zrobić. Wydaje się, że to też jest jeden z pewno najlepszych zespołów i jeden z takich, ja na pewno nie spodziewałem, że ten zespół nie wygrał mistrzostwa. Na pewno jedno też właśnie z niespodzianek takich. Kevin Durant, Finals MVP. A więc to OKC Thunder, to jest zgarnia mistrzostwa NBA. Marcus Camby, Ron Artest, James Posey między innymi kończą karierę tutaj. History changes, mamy jakieś tutaj zmiany. Mamy z relokację, może nie relokacja, z New Orleans Hornets na New Orleans Pelicans. League meeting tutaj rejected. To jak się Bulls nie robi żadnych wymian, to nie będą mieli loterii oczywiście pika. Pick tutaj Bulls będzie pickiem 29. Zobaczymy, kogo tutaj wybierzemy w drafcie. To jest ten draft, gdzie no pewnie zakładam, że Janis pójdzie z jedynką w tym drafcie. I pierwszy przez Lakers wybrany jest Janis. Tak, bez zdziwienia. Wiadomo, że w rzeczywistości nie był wybrany, ale tutaj jakby gra, można powiedzieć, że jest mądra i wie, jakby kto jak dobry będzie tak naprawdę. To jest akurat dość słaby draft class, bym powiedział. I tutaj 15 pick mają Bulls. Jakim cudem, to nie mam pojęcia. Czy musiała być jakaś wymiana? Nie wiem, albo nie wiem, ale mam tutaj właśnie. I ten 30 pick, ten 29. I Kelly Olynyk wybrałem, to mi się podoba. Wydaje mi się, że Kelly Olynyk z 29 wyborem to jest naprawdę spoko wybór. A więc czy ten w ogóle z oni były jest jakkolwiek dobry? Nie jest najgorszy. Myślę, że był jednym z najlepszych zawodników do wybrania tak naprawdę. Kelly Olynyk też. Myślę, że był spoko zawodnikiem. Czy ktoś w drugiej rundzie był bardzo dobry wybrany? No, myślę, że ten Dwayne Dedmon mógł wcześniej być wybrany na pewno. Robert Covington potencjalnie. Kilku tutaj ciekawych na pewno zawodników też mogło być wcześniej wybranych, a więc czy komuś tutaj z tych dobrych zawodników kończy kontrakt? Nie skończy się tutaj. Jimmy'emu się kończy, więc zobaczymy, to jest najważniejsze. Czy Jimmy zostanie? Czy właśnie, czy Jimmy tutaj z tej najlepszej piątki odejdzie? No, zobaczymy. Pora zobaczyć. I Jimmy Butler powinien pan też już mieć zdecydowane to, co zrobił i Jimmy Butler został, a więc Jimmy Butler podpisał tylko kontrakt na rok, co jest ciekawe, więc to pewnie był zmaczowany kontrakt. Ogólnie roster jest dość wąski tutaj, więc tutaj na pewno będzie trzeba jakichś zawodników zdobyć. Wiem, oczywiście się muszą martwić Bulls, a nie ja, bo oczywiście Bulls tutaj niby steruje, ale ja nimi tutaj nie zarządzam, tylko obserwuję to, jak to wszystko tutaj wygląda. Nie ukrywam, że właśnie dość niespodziewanie. Ja już skompletowałem jakby to, co chciałem zrobić. Chciałem zobaczyć, jak Bulls wygrały i wszystko to zrobili od razu, więc nie ukrywam, że właśnie jakby moja misja dość szybko się, aby tutaj moje oczekiwania dość szybko było spełnione. No ale teraz jak właśnie tak już mówię, zobaczymy sobie do końca tą karierę Derricka Rose'a i widzimy się na koniec tego sezonu. I kolejny sezon tutaj mamy zakończony. Rekord 71-10 przed ostatnim meczem, więc jest szansa na wyrównanie.
tego rekordu, który ustanowili Chicago Bulls w 96 chyba, jeśli dobrze pamiętam, czyli właśnie rekord 72-10. Wiadomo, że potem został pobity ten rekord przez Warriors, ale tutaj w 2014 roku, no to wtedy ten rekord Bulls był aktywny, więc to może być wyrównanie tego rekordu. Najpierw zobaczmy jednak mecz Gwiazd. Myślę, że tym razem musiał Derrick Rose chyba być, tak, nawet nie tylko był, ale był też najlepszym zawodnikiem tego meczu. Patrz na to, jak tutaj zagrał. Patrz na tą formę, to chyba i ten rekord, no to myślę, że bez niespodzianki chyba wiem, kto będzie zwycięzcą MVP, kto będzie ogólnie MVP. Wow, ale tu w sumie zapomniałem, że te dywizje są ważne, dlatego naprawdę najbliżej są Cavs, choć i tak drugi najbliższy zespół 15 games back. OKC nie byli najgorsi. Warriors i Timberwolves to są na pewno ciekawe drużyny, bo Clippers poszli ostro w dół. Chrisa Paula nie ma. Nie ma Chrisa Paula i nie ma też DeAndre Jordana. Ale jednak DeAndre Jordan skąd to miałem, dobra. No, ale nie ma Chrisa Paula, to jest na pewno duża, bardzo istotna rzecz. Właśnie to jest na pewno niespodzianka. Timberwolves, oni tutaj mają Davisa, kogoś mam. Kevin Love cały czas jest, Dante Green, Iguodala, Oladipo, JJ Barrett. Naprawdę solidny zespół. OKC znamy, Warriors, Clay. Gdzie jest Steph? Tak, w ogóle, dobra, Steph jest kontuzjowany. Czyli jakby, dołóżmy się Stepha, więc Steph, Clay, no to znamy. Bogut, czyli ta, a tak, wymiana ta. No dobra, więc no, tak to wygląda. Też nie najgorzej. Czy się ich obawiam? Nie wiem. Dalej się obawiam najbardziej OKC. Na pewno się dalej najbardziej obawiam OKC. Nie ma to. A nie, tak nie. Nie wiem, czemu nie zauważyłem Ibaki. Miał mówić, że nie ma Ibaki. Jest też Ibaka, że się to jest jako też power forward. Tak, jako power forward. No zobaczymy. Zapowiada się naprawdę bardzo ciekawy playoffs. A tak już mówiłem, no nie ma żadnej niespodzianki, że MVP będzie Derrick Rose. A czy będzie 72-10? Będzie, więc mamy wyrównanie rekordu Derrick Rose. Oczywiście, że jest MVP ligi, a więc to jest jego trzecia nagroda MVP 25 lat. Więc właśnie kolejna rzecz, jakby można powiedzieć, która się dołożyła. Już tam nieważne, co by się stało, gdyby Derrick Rose nie doznał kontuzji. Bo już wiemy, że można powiedzieć, że mistrzostwo by daje radę, mogliby zgarnąć, ale czy właśnie ta kontuzja zatrzymała potencjalnie Derricka Rose'a przed byciem GOATem potencjalnie, bo w wieku 25 lat ma mistrzostwo, ma Finals MVP, ma trzy już nagrody MVP sezonu zasadniczego. Jest naprawdę na dobrej drodze, żeby potencjalnie też powalczyć o status GOATa, jak skończy karierę, więc kto wie, zobaczymy, zobaczymy. Giannis jest Rookie of the Year, Lillard Sixth Man of the Year, LeBron James Defensive Player of the Year, Draymond Green Most Improved, Tom Thibodeau Coach of the Year, bez niespodzianki Rolando Westphal Executive of the Year, oczywiście Derrick Rose jest w All-NBA First Teamie. Ponownie też Derrick Rose w All Defensive Second Teamie. Mam tego Gabe'a Kelly'ego tutaj w All Rookie Second Teamie, więc to na pewno dobrze, że ten wybór nie był zły jakiś. No i pora na playoffs, a więc Pacers, z którymi się tutaj mierzyliśmy w półfinale. Bulls mierzyli w półfinale, jeśli dobrze pamiętam, rok temu, półfinale konferencji. Mamy tutaj sweepa i w półfinale zmierzymy się z małym hita, więc małym hit. No to będzie ciekawe starcie. To jest 5 seed, ale to dalej jest zespół, gdzie jest LeBron, Bosh i Wade, więc to dalej naprawdę nie będzie takie łatwe na pewno. 3-2 i mamy 4-2, więc małym hicie postawili, tak się spodziewałem, ale ostatecznie Bulls przechodzą dalej. Warriors, nie Warriors, tylko Wizards przed nami tutaj, to na pewno będzie ciekawe, kto gra w Wizards, jestem bardzo ciekawy. John Wall, no to Arena, Stram, no tak, wygląda solidnie, ale zobaczymy, czy będzie to na tyle solidny, żeby nam się tutaj postawić. Mamy 3-1. Mamy 3-2. 4-2 i w finale zmierzymy się z Phoenix Suns. A więc Phoenix Suns pokonać 4-1 z OKC. To jest na pewno ciekawe. Goran Dragic, Chris Paul. Chris Paul czyli postanowił, że przejdzie do Phoenix. To zapewne jest bardzo ciekawe. Nie jest jakiś za dobra praca zespół, będąc kompletnie szczery. Mam wrażenie, że po prostu głównie to jest po prostu Chris Paul, naprawdę, głównie tutaj, który jest świetnym zawodnikiem. Nie obawiam się ich tak zbytnio, no zobaczymy, może jednak, może się powinienem, się już chyba troszkę obawiam ich. 2-1 jednak Bulls, 3-1 Bulls, 4-1 Bulls, a więc drugie mistrzostwo NBA jest i druga nagroda Finals MVP dla Derricka Rose'a, a więc on ma 25 lat, 3 nagrody MVP sezonu zasadniczego, 2 mistrzostwa, 2 Finals MVP. I już naprawdę spokojnie myślę, że można powoli mówić, że naprawdę jest w danym momencie tutaj jest top 30 zawodników już w historii NBA, pomimo że ma 25 lat. A naprawdę obiektywnie myślę, że naprawdę może być na pewno jeden z najlepszych zawodników tutaj na świecie. Może nie na świecie, a w historii, jak tak dalej będzie to kontynuował, bo dalej będzie zgarniał te nagrody. Mam nadzieję, że tak dalej będzie.
Jermaine O'Neal, Tracy McGrady, między innymi kończą kariery Paul Pierce, Vince Carter, PJ Stojakovic, no dużo zawodników naprawdę dobrych tutaj kończy karierę, więc kilku Hall of Famerów. Paul Pierce, Tracy McGrady i Vince Carter, Jazz Retirement, Pierce w Celtics, History Changes. Tu mamy właśnie takie zmiany. League Meetings to approved, reszta rejected, dobra, draft lottery. Muszę tylko patrzeć, czy tym razem Bulls nie mają znowu gdzieś tej pika. Bulls mają tylko ten swój pik, dobra, więc teraz już wszystko tutaj wiemy, a więc Celtics mają też pierwszy wybór w drafcie. Zobaczymy, kogo oni wybiorą tutaj za chwilkę w drafcie. I z pierwszym wyborem pójdzie pewnie Embiid albo... Czy to jest ten draft class, gdzie jest Embiid i Jokic, czy też rok później? To pewnie będzie rok później, tak? A jednak nie, to jest ten draft class, a więc Jokic jest Bucks, dobra, czyli Nikola Jokic jest Bucks, czyli Embiid jest dalej do wzięcia. Lawinie chyba dalej do wzięcia między innymi. Mamy wymianę, Raptors mają wymianę. I to... To są... Kto to w ogóle jest? To są Bucks, a dobra, czyli Bucks mają Jokicia i Bucks mają Zacha Lawina. To jest naprawdę mocne budowanie zespołu na przyszłość. Aaron Gordon tutaj dalej jest, Embiid do wzięcia i Marcus Smart tutaj, czy Minnesota Timberwolves, Davis i Embiid razem w zespole? Tak, to będzie, to się stanie faktem. Embiid i Davis będą razem w zespole. No, będzie naprawdę bardzo ciekawe. Bulls wybierałem Roniego Bohema tutaj, Boheima, więc nie wiem, żadnym wytyczeniem o tym grać, to jest pewnie jakiś stworzony zawodnik. Naprawdę Bucks zrobili dobrą robotę. Bucks zrobili naprawdę dobrą robotę tutaj w tym drafcie. Timberwolves też naprawdę będą, zapowiada się bardzo ciekawie. Czy Bulls mogli kogoś lepszego wybrać? No, wydaje mi się, że to nie był najlepszy wybór, szczerze. Wydaje mi się, że na pewno były jakieś lepsze opcje. No, sam. No, nie wiem, co miałem nawet. No, Nerkić, na przykład Nerkić byłby dobrą opcją. No nic, ale to nie jest aż tak, myślę, że istotne. Dla nas, komu się kontrakt kończy? Kontrakt się kończy. Wszyscy tutaj zostaną, tak? Butlerowi się kończy, dobra. Czyli Butler zostanie, to byłaby na pewno duża strata. I Jimmy Butler został, podpisał znowu kontrakt na rok tylko, więc jest dość ciekawe, tylko podpisał takie małe kontrakty. Ale najważniejsze dla mnie, że on tutaj dalej jest, a więc jest Butler, nie ma tutaj dużych zmian. To oznacza, że oczywiście Chicago mogą kolejny rok rzędu na pewno być w gronie i na szczycie samym praktycznie faworytu do wygrania mistrzostwa NBA. Tak prezentuje się ten zespół. Dalej to wygląda tak samo, czyli Derek, Jimmy, Luol, Carlos i Joakim tutaj. Ten Kelly, który był niedawno wybrany w drafcie, będzie teraz Sixmanem. Też się na pewno bardzo dobrze rozwija, to są na pewno bardzo dobre i ważne informacje. I widzimy się na koniec już tego sezonu. I sezon 2014-15 zakończony, rekord 56-25 przed ostatnim meczem, który będzie z OKC Thunder, więc na pewno będzie mocne starcie pewnie dwóch najlepszych drużyn w tym sezonie, tak rekordowo. Zobaczmy najpierw standardowo mecz gwiazd sobie. No, oczywiście pewnie jak kontuzji nie było, to na pewno Derek powinien być i był tutaj i był też, myślę, że mogę spokojnie powiedzieć, że najlepszym zawodnikiem tego meczu gwiazd, a więc potencjalnie, choć w sumie, a nie, nie, Wschód wygrał, tak, no to myślę, że na pewno Derek już zgarnął tutaj nagrodę MVP All-Star Game, tak przynajmniej wydaje mi się, że powinien zgarnąć tę nagrodę. Zobaczmy, jak sobie poradził w tym sezonie. To był sezon, w którym sobie poradził dobrze czy źle, za chwilę dowiemy się. Poradził sobie solidnie, jest taki malutki regres, ale poradził sobie solidnie na pewno. To można powiedzieć, choć właśnie taki troszeczkę malutki regres zaliczył, czy ten regres może nie da mu trzeciej nagrody MVP z rzędu, zobaczymy, zobaczymy. Też standing sobie zobaczmy, jednak Cavaliers byli lepsi i Bulls będą... Rekordowo jesteśmy, mówię jesteśmy, no bo jakby, można powiedzieć tutaj, póki Derrick Rose jest w Chicago, to kibicuję tutaj Chicago. No to jesteśmy właśnie jakby na czwartym miejscu, na czwartym tutaj, no a tam naprawdę jakby na drugim, patrząc na rekord tak naprawdę. A na zachodzie, to mocni byli, Minnesota była mocna bardzo. Myślałem, że OKC byli najlepsi, Minnesota, jak oni wyglądają dokładnie. Iguodala, Davis, Kevin Love, no ten gość w ogóle mnie dziwi. Jak dobry on jest, to mnie bardzo dziwi. Jakimś to ma 91 overalla? Dość szalone dla mnie, ale tak właśnie to wygląda. Dobra, więc pora zobaczyć, kto wygrywa nagrodę MVP. My przegrywamy to z OKC, a Anthony Davis z Minnesota wygrywa MVP. Po prostu spodziewałem się, że ktoś z Minnesota, tylko nie wiedziałem, jakie średnie miał Davis i Kevin Love, więc nie wiedziałem, który z nich, ale który z nich wygrał. Davis wygrał. Nikola Jokic, Rookie of the Year, gra w Milwaukee Bucks. Ciekawe na pewno. Zach LaVine, tak, zapomniałem w sumie, że oni wydraftowali właśnie w jednym draft klasie. I Zach jako rookie average'a 24 punkty. To naprawdę jest niecodzienność, zdecydowanie. Tyrus Thomas, Defensive Player of the Year. John Wall, Most Improved. John Wall jest Most Improved Playerem? No, zwykle w sumie, nie, mam wrażenie, że
No w sumie zapominasz, że John Wall ma dopiero 24 lata i tak mnie troszkę to szokuje. Tutaj BB Coach of the Year, Nathan Source Executive of the Year. No i zobaczmy All NBA teamy. Czy Derek gdzieś tutaj się zna? Derek zna się w All NBA Fair teamie, to zawsze coś. To zawsze zdecydowanie coś. No i możemy przechodzić dalej, więc pora na... I jednak będziemy tutaj z, jako fourth seed. No dobra. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało z Pacers. 2-1 dla Pacers i 2-2, więc Bulls walczą, Bulls prowadzą i będzie Game 7 i w Game 7 Pacers wygrywają, więc Bulls nie wychodzą nawet z pierwszej rundy. Wow, no. Czy to jest spadek Bulls? Czy Bulls już nie będą tacy mocni? Może to, mam nadzieję, że to jest tylko taki jeden rok, ale nie wygląda to najlepiej. Cleveland tutaj Cavaliers też tak w ogóle są no dość tarapatach i właśnie przegraj first seed. Mamy second seed, sixth seed, five seed, eight seed. Wow, no to jest niesamowite. Na zachodzie akurat first i second seed są, ale OKC nie przed odpadli w pierwszej rundzie. Dość naprawdę ciekawy playoff. Myślę, że Minnesota powinna to wygrać. I tak jest, no właśnie. 4-1 Anthony Davis do nagrody MVP sezonu zasadniczego dokłada od razu Finals MVP nagrodę. Player retirement, te osoby kończą kariery. Tak to wygląda Bulls, Mike Dunleavy, czyli obecny GM Bulls, jeśli dobrze pamiętam. Nie Bulls, tylko Warriors. Karon Butler też kończy karierę. Sobie gracze Bulls kończą karierę byli. Z Hall of Fame, Garnett i Allen, koledzy z zespołu Celtics. Jersey retirement, Garnett w Celtics i Timberwolves. No i Yao Ming w Rockets. History changes. No i mamy tutaj właśnie tę zmianę dywizji, więc teraz w końcu właśnie będzie jakby... Jakby można powiedzieć, że Bulls, jakby ta zasada była już w poprzednim sezonie, to Bulls byliby second seedem, a tak, teraz będą na przykład by byli właśnie second seedem, jak wchodzi ta zasada. Mam tutaj luxury tax, zmiana loga strojów Sixers, zmiany tutaj w Bucks, Wizards, w Bulls mamy zmiany strojów i parkietu, zmiana też Clippers, Hawks, Raptors, tak to wygląda. League meetings, to jest approved, tak, reszta rejected. Zobaczmy, kto wygra loterię. I loterie wygrywają. Nowy Orleans wygrywa. Brooklyn Nets na drugim miejscu. Bulls będą mieli 28 pika. Kogo wybierą? Zobaczymy, zobaczmy. W sumie z ciekawości, kogo wybierą z tym 27 wyborem. Kogo wybiorą tutaj właśnie. A zobaczmy też, kto będzie pierwszym wyborem. Czy będzie to Towns? To jest Towns. Wybrany drugi. Jest wybrany Kristaps Porzingis. I zobaczmy właśnie, kogo Bulls wybrali. Bulls w tym drafcie. Kogo oni tutaj mogli wybrać? No wiadomo, że ci najlepsi poszli tutaj. Ale kto potencjalnie trafił do Chicago? Do Chicago trafił Kelly Oubre Jr. No to nie jest zły wybór. To nie jest zły wybór, na pewno. Czy by jacyś dużo lepsi zawodnicy do wzięcia? Pewnie nie. No pewnie nie. Tak patrząc, no to overall do wieku, no to Kelly Oubre był jedną z najlepszych opcji, dlatego dobry wybór. Dobry wybór na pewno Chicago Bulls i to nas oczywiście już tylko interesuje. Reszta nas nie interesuje, więc widzimy się na początku kolejnego sezonu. I pora na sezon 2015-16. Najpierw standardowo zobaczmy, jak wygląda zespół. No... Tutaj jest ten Kelly, który był wybrany właśnie parę lat temu w drafcie. Czy to oznacza, że... Kto był small... A właśnie, Luol Deng jest small forward, tylko że on jest kontuzjowany. To oznacza, że jak Luol Deng wróci, to będzie tutaj naprawdę bardzo dobry rezerwowy. Ten Kelly będzie naprawdę świetnym rezerwowym. Ale najważniejszy dla nas Derrick Rose tutaj dalej jest, choć on ma już 27 lat. No, coś czuję, że najlepsze lata... Jakby czuję, że po prostu lepszego sezonu niż ten nie będzie miał. Czy ten na przykład. Czy te trzy na przykład, bo to były jego najlepsze lata. No, coś czuję, że nie będzie miał lepszych lat, więc zobaczymy. Zobaczymy, jak będzie to wyglądało. Choć to jest nieprawdziwe jakby. W sumie to naprawdę, będę szczerze, to wszystko jakby jest nieprawdziwe. Nie wiem, w sumie to był ten sezon, który my oglądaliśmy. Tak, to był ten sezon, który oglądaliśmy, więc to jest jakby nieprawdziwe. Wtedy miał to naprawdę 25 tam points, jeśli dobrze pamiętam. 25 coś, jak wtedy wygrał nagrodę MVP. Ja mniejsza to, no ale tak wydaje mi się, że po prostu nie będzie jakiegoś ogromnego regresu robił, ale po prostu czuję, że będzie zbliżony sezon do tego, niż na przykład do tego. Tak mam wrażenie. Choć mam nadzieję, że się zaskoczę. Mam nadzieję, że się oczywiście zaskoczę i widzimy się już na koniec tego sezonu. Sezon 2015-16 zakończony. Jak widać, Bulls wracają do 60 zwycięstw w sezonie, więc Bulls troszeczkę poszli w górę. Może Derrick Rose też troszeczkę poszedł w górę. Najpierw standardowo mecz gwiazd. Tutaj Derrick Rose ponownie. Czy był najlepszym graczem? Nie wiem. Myślę, że jednak nie. No, jak Warriors, nie Warriors, tylko oczywiście Zachód wygrał, to Steph, myślę, że zasłużył na tą nagrodę MVP. Czy on, czy Boogie Cousins, czy Westbrook, to oni myślę, że zasłużyli przez to właśnie, że jednak to ich zespół wygrał. Ale Derek zagrał tutaj dobrze i mam nadzieję, że tutaj wszystkie, można powiedzieć, wszystko wskazuje na to, że może Derek miał lepszy sezon niż poprzedni. Naprawdę na to bardzo liczę. I czy tak było? Tak było, było tak. Derrick Rose miał lepszy sezon niż poprzedni, nie był to jakiś wystrzałowy sezon, nie był to jego najlepszy sezon w karierze, ale miło to widzieć i dobrze to widzieć, że nie idzie tak w dół cały czas. To jest bardzo dobra wiadomość, bo czasami zawodnicy, pomimo że weź się na lato dalej młody wiek,
to czasami niektórzy po prostu wcześniej jakby idą w dół, ale na szczęście na razie jeszcze Derrick się, można tak powiedzieć, trzyma. Trzyma się Derrick Rose na razie. Zespół tak wygląda, Butler, Deng, Boozer, no a ta, ten starting five praktycznie od początku taki był, tam prawie się nie zmienia, choć Luol Deng ma 30 lat, Boozer 34, Joakim na 37 właśnie, więc to troszkę za niedługo ten wiek, no ale w sumie nie wiem, czy gra będzie tyle mądra. Luol Deng mógłby być na power forwardzie, a Kelly mógłby grać na small forwardzie. Propos Kelly'ego, Kelly Oubre mnie interesuje. Kelly Oubre nie zagrał w ogóle, a Kelly Olynyk coś tam grał? Nie, nic nie grał. To znaczy zagrał, pewnie, ale nic nie zrobił za ten czas, jakbym, tak, jedną minutę spędził na parkietach NBA tutaj w tym sezonie akurat. Jeszcze standing też na koniec, zobaczmy, czy wygraliśmy konferencję. Wygraliśmy konferencję, najlepszy rekord też mieliśmy w NBA. Minnesota, czyli obecni mistrzowie, nie biegają tak mocno jak rok temu. Derrick był solidny, najlepszy rekord w NBA. Czy to może jest czwarta nagroda MVP? Nie wiem, która. Czy to jest nagroda MVP dla Derricka Rose'a? To jest nagroda MVP dla Derricka Rose'a. Jedną jakby nagrodę można tak powiedzieć właśnie, że mu nie ma zaliczonej, więc on to jest to naprawdę czwarta nagroda jego MVP, bo on w 2000, jak dobrze pamiętamy, w sezonie 2010-11 wygrał nagrodę MVP, tak? Tak, 10-11, czyli jakby w 2011 też miał nagrodę, tylko że jakby tutaj osoba, która tworzyła ten scenariusz, można tak powiedzieć, nie miała tego, no ale ma właśnie do tego jeszcze jedną nagrodę MVP, czyli tak naprawdę ma cztery nagrody MVP, do tego dwa mistrzostwa, dwa razy Finals MVP. Tak już mówiłem, on naprawdę spokojnie jest według mnie już top 30 graczy, top 20 w historii, a dopiero ma 27 lat. Idąc dalej, Porzingis, Rookie of the Year. Gabe Kelly, tutaj Sixth Man of the Year, super to widzieć naprawdę. Tyrus Thomas, Defensive Player of the Year. Steven Adams, Most Improved. Tom Thibodeau, Coach of the Year. I Rolando Westphal, Executive of the Year. Derrick Rose oczywiście ponownie w All-NBA First Team. All-Rookie First, tak, Second, tak wyglądają. No i możemy przechodzić do playoffs. Oczywiście jako pierwsza drużyna w konferencji w całym NBA Chicago zaczyna tutaj. Jest awans do kolejnej rundy. Czy Cleveland uda się pokonać? Cleveland ostatnio byli mocni. No właśnie, Cleveland pokonuje Chicago. Wow. Cleveland nie są w finale, bo to Orlando Magic ich pokonało i Orlando Magic wygrała mistrzostwo NBA z Kevinem Love'em. Co jest bardzo ciekawe, bo on wygrał z Minnesota Timberwolves. Rok temu był w Minnesocie, wygrał z nimi mistrzostwo. Teraz w tym roku poszedł do Orlando i wygrał z nimi mistrzostwo i pokonał swój były zespół. Jest zapewne bardzo ciekawa historia. Bardzo pewna ciekawa historia. Może udowodnił, że to on był najważniejszą postacią, a nie Anthony Davis? Kto wie, kto wie. Patrz na playoff, to Anthony Davis nie zawodził, nie zawodził. Ale to Orlando wygrało, to Orlando wygrało. Ci zawodnicy kończą kariery. Tim Duncan między innymi, absolutna legenda. Czy na przykład ktoś z Chicago Bulls zakończył karierę? Kto grał tutaj? No nie. No dobra, to wiemy. Tim Duncan oczywiście Hall of Famer, Jersey Retirement, Manu Ginobili, Tim Duncan. San Antonio Spurs, Historic Changes, zmiany w Utah i w Sacramento. League Meeting, wszystko rejected, Draft Lottery. Kto wygrał loterię w tym roku? Czy będą to Raptors? Nie będą to Raptors, będą to ponownie Pelicans, tak? Chyba tak. Mam wrażenie, że rok temu Pelicans też wygrali. To byłoby na pewno ciekawe. Bulls mają 29 wybór w drafcie. Nie wiem, kogo wybiorą z tym pickiem, ale zobaczymy. Najpierw zobaczmy, czy potencjalnie Jaylen Brown na przykład pójdzie z jedynką. Ben Simmons idzie z jedynką. A na przykład zobaczmy resztę draftu. Drugi idzie Brandon Ingram. I Malik Nelson teraz. Czy Nets będą mieli Browna? Jamal Murray. Czy Knicks będą mieli Jaylena, znaczy Browna? Nie, bo będzie wymiana i po wymianę, tutaj można powiedzieć, sięgają Blazers. Czyli to dość słabo bym powiedział wymiana, naprawdę. Choć ten Malik Nelson został dopiero co wybrany w sumie. A i tak dość słaba wymiana. Mają Jacka Woodę, czyli czy Philadelphia zgarnie w końcu Browna? Mam nadzieję, że się nie mylę. Philadelphia robi wymianę. I Jazz wybierają. I Jazz biorą Sabonisa. Też dobry wybór na pewno. Hawks. Oni biorą Browna. Tak mi się wydawało właśnie. I myślałem, czy na pewno Brown nie jest w tym draftklasie, że go tak nikt nie wybiera. Dejounte Murray to też. Zobaczmy, kogo Bulls wybrali. Siakam dopiero 17. Poszedł tutaj. Fred Van Vliet był blisko, on ma dość słaby over na sam początek. Korkmaz, Caris LeVert i wybrany był Daniel House. Kolejny skrzydłowy wybrany. Spoko wybór, jakby no, nie było dużo lepszych pewnie. No właśnie, tutaj coś tam byli, ta 70 overa, ale żaden jakiś świetny zawodnik tutaj nie był do wybrania. A więc no pewnie właśnie go podpiszą, ale to już nas nie interesuje. Pora teraz na kolejny sezon. I przed nami kolejny sezon, więc pora zobaczyć standardowo, czy są jakieś tutaj zmiany. Nie mamy tutaj żadnej zmiany. Nie mam tutaj żadnej zmiany w podstawowym starting five tutaj. Myślałem, że może, ale jednak jeszcze nie jest gotowy Kelly na to, żeby być starterem, więc Kelly ponownie będzie na pewno rezerwowym. Czy do rotacji się łapie ani Olynyk, ani Oubre się nie łapią tutaj do rotacji, to też
już wiemy, a więc no jestem ciekawy, jestem bardzo ciekawy, jak ten sezon będzie wyglądał, bo rok temu nagroda MVP, najlepszy rekord w całym NBA, ale mistrzostwa nie było. Jak to będzie wyglądał w tym sezonie? Derek już ma 28 lat, więc jednak się troszkę starzeje, więc w Chicago myślę, że muszą wykorzystać te ostatnie takie lata naprawdę świetności Derricka, bo gdzieś zaraz po 30 już, no pewnie zaraz po 30 gdzieś będzie powoli szedł w dół. Już oprócz właśnie Derricka, Jimmy jest młody, 27, w sumie nie jest aż tak młody, jak się spodziewałem. Miałem wrażenie jakoś, że Jimmy jest znacznie młodszy. Nawet Jimmy też nie jest najmłodszy. Luol już ma 30, Boozer ma 35, będzie miał pod koniec tego sezonu, Jaquina 31, więc no, krótko mówiąc, Bulls muszą wycisnąć wszystko, co się da z tego zespołu i spróbować przynajmniej to jeszcze jedno mistrzostwo wygrać, bo za niedługo większość tego zespołu już po prostu będzie regres. Będzie regres zaliczało na pewno. Widzimy się na koniec tego sezonu. Sezon 2016-17 zakończony, rekord 51-30, więc nie ukrywam, że jest to zły znak na pewno. Pierwsza rzecz, jaką widzimy, to zły znak bardzo, bo no to jest najgorszy rekord na pewno jakiegoś czasu, jeśli chodzi o Chicago Bulls. Zwykle zawsze mieli tak przynajmniej te 55, tak mam wrażenie, więc nie najlepiej. Mecz gwiazd, to jest pierwsza rzecz, którą tutaj zobaczymy. Derrick Rose był, ale pierwszy raz od jakiegoś czasu nie był najlepszym graczem też wschodu, a zachód wygrał też przy okazji i tam Durant był najlepszym graczem. Durant, Harden. Oni cały czas są i Westbrook, a nie, zapomniałem, że Harden przecież tak, Harden przecież już jest w Houston, ale Westbrook i Durant cały czas się trzymają w OKC. I teraz właśnie pora zobaczyć troszkę się tego boję. No nie ma regresu, myślałem, że będzie regres, ale nie ma jakiegoś, znaczy w sumie wiadomo, że po względem poprzedniego sezonu troszeczkę jakby, no myślę, że jest tak troszeczkę, ale dość podobne sezony dwa i to jest po prostu jakby dobry znak, że trzyma się Derrick Rose, choć bałem się właśnie, że może on nie był dobry, przez to Chicago jakby całe ucierpiało, ale nie, jednak nie. Jakim na tutaj, czy on jest zły, bo on gra z minusem, I am triggered. On jest zły. Zależy teraz, jeśli nie ma kontraktu, no to Jakim na odejdzie z Chicago, a jak nie, no to jeśli ma kontrakt, to zostanie na pewno. Zobaczymy. Boozer ma 81 overalla. Na pewno właśnie Boozer między innymi idzie w dół i po prostu Boozer już w następnym sezonie pewnie wątpię, że miał nawet przynajmniej 80 overalla. No nie wiem, to się, że Chicago już straciło swoje szanse na mistrzostwa. Wizards byli najlepszym zespołem w całym NBA. Bulls skończy na drugim miejscu. No i pora na. Najpierw zobaczyć, czy ktoś z Wizards może potencjalnie wygra. DeMarcus Cousins. No taki sezon to nie było jak pobić praktycznie. 32 punkty, 14 punktów zbiórek tutaj, 4 prawie asysty. No kapitalny sezon tutaj Bugiego i on jest zdecydowanie zasłużonym MVP. Jamal Murray, Rookie of the Year. Gabe Kelly, ponownie Sixth Man of the Year. Może za rok on powinien wskoczyć za Boozera. Myślę, że to byłaby najgorsza decyzja. Davis, Defensive Player of the Year. Trey Lyles, Most Improved. Keith Smart, Coach of the Year i David Powell, Executive of the Year. Czyli właśnie Wizards wygrają All NBA First Team Derrick Rose. To na pewno znaczy też był w walce o nagrodę MVP. Jestem ciekawy właśnie, kto był najlepszym graczem Wizards. Czy był nim pewnie? No pewnie tak, pewnie to był John Wall. Pewnie to był John Wall. Jest też Andre Drummond, który jest też bardzo dobry. No to w sumie takie combo. Oni naprawdę mogą na pick and rollu być groźnym duetem na pewno. Tutaj Drummond też World Defensive First Team, no dobry zespół, naprawdę mam dobry zespół. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało w playoffs. No i pora przesymulować playoffs. Chicago z Filadelfią wychodzą, dobra. Potem, czy uda się wyjść Charlotte? Udało się. No, finał konferencji z Waszyngtonem, który jak na razie przegrał jeden mecz tych playoffs. Ciężko to widzę. No niby Chicago walczy, ale ciężko właśnie. O tak, bo się dziwnie, Wizards wygrywają. No myślę, że oni byli faworytem i to się właśnie jakby no, spełniło, że byli faworytem, bo wygrali też mistrzostwo. John Wall, Finals MVP. No byli najlepsi, byli zdecydowanie najlepsi w tym sezonie. Ci zawodnicy kończą kariery. Nie ma też żadnego gracza, który dopiero co grał w Chicago, chyba. Tutaj changes, zmiana tutaj systemu timeoutu. Jeśli chodzi o Bulls, nie ma żadnych zmian. Praktycznie pół ligi coś zmieniło. Pół ligi praktycznie coś zmieniło, a Chicago nie ma tutaj żadnych zmian. No dobra. History changes mamy. Są League Meetings, to jest approved, tak? Wszystko rejected. Draft Lottery. Pierwszy wybór mają Pistons. Bulls mają 27 wybór. Zobaczymy, jak im to pójdzie. Kogo wybiorą? Pierwszy pick. Feltz, Tatum, pierwsze osoby, które mi przychodzą do głowy, na pewno o kimś zapominam. Na przykład właśnie Lonzo zapominam, który jest wybrany pierwszy. Drugi jest John Collins wybrany. Tatum do Rockets. Wymiana. Rockets robią wymianę z New York Knicks chyba. Stoudemire i Biambo, bo to jest duże naprawdę oddanie za pika. Wybierałem Donovana, zapomniałem o Donovanie. To też właśnie wydaje mi się jakby, no nie, mam wrażenie, że prędzej czy później Donovan trafi do Knicks jakby. Mam wrażenie, on jest chyba. Nie wiem, czy on się urodził, czy dorastał w Nowym Jorku. Mam wrażenie, że coś wspólnego z Nowym Jorkiem mam wrażenie, że ma. Jedno z dalej.
Kyle Kuzma, czy naprawdę Pelicans z Garantem Tatuma? Tak, oni z Garantem Tatuma. Oni mieli rok temu chyba pierwszy wybór w drafcie i wzięli Towns, coś dobrze pamiętam. Nie, kogo nie, Towns nie wzięli. Kogo oni wzięli z pierwszym wyborem? Bena Simmonsa? Nie pamiętam, ale ma na pewno. Chyba mieli właśnie dwa piki z rzędu pierwsze, jeśli dobrze pamiętam. Jestem ciekawy Marka Feltza potencjalnie. Detroit Pistons, Frank Ntilikina, tak wysoko wybrany. Marka Feltz przez Blazers wybrany. Pora zobaczyć, kogo zgarnęli Bulls. Fox tutaj, Adebayo. Nawet tak zapominam, że naprawdę tak patrząc na obecną chwilę, Lonzo jak był dobry, no to naprawdę był świetnym point guardem. Donovan Mitchell jest gwiazdą. Tatum jest przecież no, superstarem, można tak powiedzieć. No, nie wiem, czy Donovan jest superstarem, czy starem bardziej. No, myślę, że jeden jest też superstarem. Kuzma jest solidny. Oczywiście Fox jest superstarem, bym powiedział. Adebayo jest starem. Nie wiem, czy bym nie powiedział, że tak samo Lowry jest star. Allen jest dobry. Onanobi jest dobry. To też jest naprawdę dobry. Zresztą też pewnie niezbyt tacy. Malik Monk jest jednym z lepszych rezerwowych obecnie w rzeczywistości. A mnie ciekawi, kogo wybrali Bulls. Justin Jackson. Kolejny skrzydłowy. No nie wiem, czemu aż tak lubią skrzydłowych wybierać. Myślę, że czy jakieś opcje były lepsze? No nie wiem, nie wiem, czy były jakieś tutaj lepsze opcje. Ten Frank Jackson nawet nie wyglądał najgorzej. Albo, a nie, Boucher to też 24 lata. Dobra, więc to, co chcieliśmy wiedzieć, to wiemy. I właśnie jestem ciekawy. Ten sezon naprawdę nie zapowiada się dobrze dla Chicago, według mnie, bo jeśli, no chyba, że zrobi jakieś duże zmiany, ale jeśli nie zrobią dużych zmian, to po prostu nie będzie wyglądał dobrze, bo po prostu ten zespół regres. Cały czas regres, no bo wszyscy się starzeją, praktycznie wszyscy się starzeją, bo Boozer się starzeje. Myślę, że już Lu Olden i Noah będą się starzeć, jeśli w ogóle Noah pozostanie w Chicago Bulls. Derek ma chyba 29, Jimmy 28. Po prostu starzeje się ten zespół. Jeśli nie będzie żadnych zmian, to nie ma szans według mnie, żeby to mistrzostwo było w następnym sezonie. Widzimy się właśnie już w kolejnym sezonie. I po raz zobaczę, jak wygląda ten zespół zaraz przed tym sezonem. Derrick Rose, Butler, Deng, Boozer. No a nie ma zmiany tutaj, choć Boozer poszedł, Lu Olden poszedł, Butler. Mam wrażenie, że cały czas się tutaj trzyma tym samym w Realu. No a się trzyma tutaj też gdzieś, ale. To nie jest mistrzowski zespół, no to nie jest mistrzowski zespół naprawdę. Jeszcze kilka lat temu może, ale teraz liga jest bardzo mocna. No i po prostu to nie jest zespół, który może walczyć o mistrzostwo, tak przynajmniej według mnie. Reggie Jackson jest tutaj, on właśnie mówi, że on chyba musiał być, tak, on się przyjął jako free agent. Calibre zaraz jest za rotacją. Chyba też, gdzieś dobrze widzę, tak, Olinik naprawdę odszedł, więc taka jest zmiana, no tak już mówiłem. To nie jest zespół mistrzowski. Nawet nie wiem, czy. No nie wiem, czy przez rekord też, jakby, bo mam wrażenie, że Chicago nie będą mieli 50 wygranych. No nie, może się mylę, ale mam wrażenie, że nie będą mieli. I przez na przykład między innymi Derrick Rose może też na przykład nie wygrać nagrody MVP. Tak mi się przynajmniej wydaje. No nie wiem, tak jest mój typ, że ani nagrody MVP nie będzie, ani mistrzostwa nie będzie. Pora tutaj na. Pora się zobaczyć oczywiście już na koniec tego sezonu. I mamy sezon 2017-18 zakończony. No i myślę, że można powiedzieć, że rzuty na taśmę. Bulls mają te 50 zwycięstw, ale to jest ledwo co powyżej 50 zwycięstw. Praktycznie identyczny sezon co rok temu, tak naprawdę, bym powiedział. Jeszcze jeden ten mecz oczywiście przed nami. I pora zobaczyć All-Star najpierw. All-Star mecz tutaj. Derrick był solidny. Wygrał znaczy Zachód. I Anthony Davis pewnie był tutaj MVP. Kobe Bryant tak w ogóle cały czas gra, ale zapomniałem o tym, nie zauważyłem tego. Kobe cały czas w wieku 39 lat gra, ale czy to może nie był czasem jego koniec kariery? Może właśnie to był jego ostatni mecz, ostatni znaczy sezon w sumie? Nie ma zmian, czy Noah znowu jest zły? Noah jest znowu zły. Jaki ma kontrakt? Do kiedy on ma właśnie kontrakt? To jest bardzo interesujące. Kontrakt mu się kończy, tak? To w 2018 jest free agentem, teraz mamy rok 2018 chyba. Tak, więc on jest teraz free agentem. Wątpię, że on podpisze kontrakt z Chicago, bo jak jest zły, no to nie ma zbytnio na to szans, nie ma zbytnio na to szans, więc też stracą swojego centra podstawowego. Nie wiem, jak to będzie wyglądało za Chicago. Zobaczymy, jakie zrobią ruchy free agency, ale no nie wygląda to dobrze. Nie wygląda to dobrze. Derrick, najgorszy sezon od sezonu 2009-10 tak naprawdę. Choć nie wiem w sumie, czy to jakby, nie wiem, czy wierzy tym statystykom, ale no, na pewno to jest jeden z jego najgorszych sezonów, na pewno najgorszy sezon, znaczy od lat. Najgorszy sezon od lat, niestety, ale po części się mogłem tego spodziewać, że nie spadnie kompletnie, a że troszkę może pójść w dół. Niestety i tak właśnie jest. Pora na ostatni, a jeszcze zobaczmy standings też, oczywiście standardowo Bulls są na trzecim miejscu. To się może zmienić, oni mogą spaść na czwarte miejsce. Najmocniejsi są Bucks, Pacers. Mecz z Orlando kończy się zwycięstwem dla Chicago. Anthony Davis jest ponownie MVP ligi. Lonzo Ball Rookie of the Year. Damian Lillard Sixth Man of the Year. Giannis Defensive Player of the Year. Caldwell Pope Most Improved. Scott Skiles Coach of the Year. I Cedric Butler Executive of the Year.
w NBA teamie tak prezentują się. Derek jest w NBA second teamie. I możemy przejść do playoffs. Ciężko będzie cokolwiek zrobić, tak już mówiłem. Nawet ciekawe, czy wyjdziemy z pierwszej rundy. No to się uda, nawet sweepem. To się spodziewa, ale Pacers myślę, że powinni pokonać Bulls bez problemu. A tak, mimo sweepu, ale 4-1. Pacers są w finale, ale Lakers wygrywałem. I to Kobe Bryant, który mówiłem o nim dopiero co, jest Finals MVP. Czy to jest najstarszy Finals MVP w historii? Prawdopodobnie. Prawdopodobnie. 30 dni temu, no to chyba to musi być najstarszy Finals MVP. Wow, to jest niesamowite, jakie ma zakończenie kariery Kobe. Czyli on ostatecznie tutaj właśnie zgarnie szóste mistrzostwo, tak? Tak, to jest szóste jego mistrzostwo w karierze. No i niesamowite, prawda? Niesamowite. Tak się kończy kariera. No chyba, że jednak może pomyślał sobie tak, wygrałem to mistrzostwo NBA. Może za rok jeszcze trzeba spróbować kolejne wygrać. To zobaczymy, jak będzie decyzja Kobiego. Decyzja Kobiego to, że zakończenie w chwale, można tak powiedzieć, i kończy karierę jako mistrz. No, jako na mistrza przystało, kończy jako mistrz, więc wszystko perfekcyjnie się kończy tutaj. Zach Randolph kończy karierę z Bulls. Emeka Okafor kończy tutaj karierę. Hall of Fame Induction, oczywiście wiadomo, że Kobe Bryant. Myślałem, że może Zach Randolph potencjalnie, ale jednak nie. Jersey Retirement, oczywiście Kobe, tylko 24, nie 8 też. History Changes, zmiana, teraz będą oczywiście kapitanowie w meczu gwiazd, w rzeczywistości też to wraca znowu do West kontra East. Mam też Shot Clock, to jest zmiana w tej zasadzie. Approved, tak. Draft Lottery. Pierwszy wybór, tutaj mam piki w loterii, tutaj, a pierwszy wybór mają Detroit Pistons, czyli oni rok temu wybrali na pewno Lonzo Balla też, jeśli dobrze pamiętam, a my mamy, Chicago ma ponownie 27 wybór, jakoś lubią ten 27 wybór Bulls mieć. Kto będzie wybrany tutaj pierwszy, czy będzie to Luka albo Trey? To będzie Jaren Jackson, wow, czyli Warriors z Luką pewnie. Tak, Warriors z Luką, no Pistons mogli mieć Lonzo i Lukę, byłoby to mocno na pewno. DeAndre Ayton przez Grizzlies wybrany, Trae Young jest dalej dostępny. Marvin Bagley, czyli Trae dalej jest dostępny. Trae będzie grał w Kanadzie prawdopodobnie, a jednak nie, będzie Phoenix grał. Też nie, Philadelphia no to. Tak, wow, dziwne, że trzeba było tyle czekać. Idziemy dalej. Pora zobaczyć, Jason Tate wybrany. Jason Tate, ale powiem tak, nie podam się, że to jest kolejny skrzydłowy, bo nie wiem co Chicago mają z tymi skrzydłowymi, że oni tak wybierają tych skrzydłowych. Jest to solidny wybór, jak patrz na to, jacy zawodnicy zostaje, to jest to solidny wybór, na pewno. Choć tu był dobry Brown. Troy Brown Jr. też myślę, że steal na pewno, tak patrząc na wiek do overalla, to był steal, myślę, że draftu, na pewno. A więc kolejny sezon za nami, kolejny off-season za nami. Niestety właśnie smutna prawda jest taka, że nie będzie lepiej. No chyba, że będą zmiany oczywiście. Jak będą zmiany, to będzie lepiej, ale coraz gorzej będzie to niestety wyglądało, więc no szkoda. Szkoda też tak będzie, a tak jest rzeczywistość. Pora na kolejny sezon. No i pora zobaczyć. Troszkę się boję, jak to będzie overallowo wyglądało. Właśnie, Kellogg, 69 overall jest podstawowym centrem Chicago Bulls. Statystycznie był najgorszy na poprzednim sezonie, ale no powiem tak, to chyba podsumowuje troszeczkę, jak ten sezon się zapowiada. Boozer ma 78, Walden 80, Jimmy 81. Derek to jest jeden zawodnik, który ma powyżej 82 overall, ma dokładnie oczywiście, a nie, jednak jest 4K, no ale to jest po prostu jeden dobry zawodnik, w tym, no może za dużo mówi, za dużo jedyny dobry, jedyny świetny zawodnik w tym zespole, a jednym świetnym zawodnikiem zwykle się nie wygrywa mistrzostwo NBA, więc to po prostu powiem tak, no nie mam żadnych oczekiwań na ten sezon. Sukces to będzie właśnie 50 zwycięstw, co no śmiem wątpić, rok temu ledwo to się udało, teraz z takim zespołem, z takim centrem, wątpię, żeby to się wydarzyło, widzimy się na koniec sezonu. I mamy koniec sezonu 2018-19. Czy jestem zaskoczony? No nie jestem zaskoczony. Myślałem może, że troszeczkę będzie lepiej, ale prawdopodobnie był pierwszy raz od wielu lat tutaj, od około 10 pewnie. Nie będą w playoffs, po prostu nie będą w playoffs. 39-42 rekord przed ostatnim meczem. Wątpię, że to może dać playoffs. Derek pewnie miał dobry sezon w miarę. Może jednak nie wiem, ale nie zapomniałem, że to jest przecież Team LeBron, więc on pewnie jest w drugim teamie. Nie jest w drugim teamie. Czy to potencjalnie oznacza, że Derrick Rose też był słaby? Bo jak tak, no to już jest koniec kompletny. Jeśli nie, że Bulls byli słabi, to jest jeszcze Derrick był słaby, to będzie już kompletnie okropnie. Derrick, no był taki sobie. Czy zagrał wszystkie mecze? Ile znaczy meczów rozegrał? Rozegrał 57 tylko, więc no po części można powiedzieć, że Bulls, nawet nie można, tylko trzeba powiedzieć, że myślę, że jakby Bulls, jakby był Derrick, to pewnie byliby w playoffs jednak, bo prawie połowę sezonu opuścił Derrick Rose, więc jednak jest duży jakby impact, dlatego
Może jakby był Derek, to by jednak byli, no nie wiem. Szkarnia na play-inu, a jednak może się uda awansować. Tylko trzeba wygrać ten mecz. To wtedy na 100% jest awans. Orlando Magic, to może pójść w dwie strony i też porażka. Więc nie wiem, Janis MVP, czy może Lakers idą po back-to-back mistrzostwo? Ciężko będzie, bo straci Kobiego. Luka Rookie of the Year, Sidney McCaw Sixth Man of the Year, Janis Defensive Player of the Year, Dejante Most Improved, Greg Popovich cały czas trenuje Spurs, tak w rzeczywistości w sumie. On jest Coach of the Year, Alex Hartman Executive of the Year, obie NBA teamy tak się prezentują. All Defensive Teamy, All Rookie Teamy i Bulls są jako 8 seed, ale są tutaj, nawet sam sweep od Bucks. No nie zostaje sweepa, ale 4-1 stali, naprawdę nic dużej różnicy nie ma. Lakers nie obronią mistrzostwa, a za to Washington Wizards wygrywają. Oni niedawno już wygrywali i ponownie wygrałem. Czy dalej ten zespół w miarę wygląda podobnie? Drummond i... no tak, głównie Drummond i Wall. Jeszcze Fournier, który też wygląda solidnie. Idziemy dalej, player retirements. Dirk Nowitzki między innymi. Patrzę tak na zawodników byłych, tak, których mieliśmy też niedawno. CJ Watson był w Chicago. Jeśli dobrze pamiętam, zaczynaliśmy. Hall of Fame Inductees. Mam tutaj na pewno Derka i też Amare i Stoudemire'a. Jazz Retirement, Stoudemire, Suns. On też chyba w tym sezonie, w tym roku, znaczy nie w tym roku, w sumie w 2023, czyli rok temu, był chyba był, znaczy miał chyba zastrzelony numer, jeśli dobrze pamiętam, chyba. Jeśli dobrze pamiętam. History Changes, to mamy Coach Challenge, mamy tutaj oczywiście All-Stars Game, ta zmiana. To wiadomo, oczywiście ku pamięci Kobe'ego Bryanta zmiana. Top 4 pick, są jakby losowo, jakby mają, losowo jakby mają tą jakby szansę, można powiedzieć, jakby o to chyba chodzi, żeby teraz, nie wiem, wszystkie cztery drużyny mają chyba jakby taką samą szansę ze wszystkiego, chyba, nie pamiętam, do końca chwili to w sumie zobaczymy. Top 3 będą mieli takie same, a jednak, aha, dobra, to teraz już wiem, w sumie będzie to widać, to będzie oczywiście za chwilkę, jak właśnie przejdziemy do draft lottery, SRP Big Meetings, approved, tak, wszystko i draft lottery. No więc jak właśnie tutaj widać, trzy te drużyny mają tutaj właśnie te tyle samo jakby szans na pierwszy wybór. Mniejsza o to, idziemy dalej. Lottery wygrywa Miami Heat, Bulls. Naprawdę w takim roku, w którym Chicago miało dobrego picka, oddaje do Knicks. Tylko Chicago to mogli zrobić. Czyli bez pików w tym roku. Możemy sobie zobaczyć tak z ciekawości, kto pójdzie pierwszy. Czy będzie to Morant, czy będzie to Zion. Będzie to Zion Williamsa, Morant pewnie do Minnesoty. Nie, jednak nie, stracili ogromną szansę. Mogli mieć Moranta i Davisa razem. A Morant będzie w Sacramento? Nie będzie w Sacramento, będzie wymiana. Knicks będą mieli Ja Moranta. Jednak nie, Bruno Fernando. Jazz będą mieli na to Moranta. Tak, no to już chyba się tutaj wydarzyło. Kto mógłby być na 15 wyborze? Na przykład mogli Chicago mieć na przykład Kevina Portera Juniora, mogli mieć tutaj wielu innych też dobrych zawodników, więc na przykład Gafford, no szkoda, szkoda na pewno, ale tak wyszło. Następne lata myślę, że będzie tylko gorzej. No tak mówię, bo wydaje mi się, że zamiast tą grę komputer nie zrobi jakichś dużych zmian. Bo jeśli by zrobili dużą zmianę, to może być dobrze, ale jak nie będzie żadnych dużych zmian, no to po prostu nie ma szans, żeby nawet ze zdrowym Derrickiem Rose'em, żeby Chicago coś zwojowało tak naprawdę. Ale pora się przekonać. No i pora zobaczyć, jak ten zespół wygląda przed tym kolejnym sezonem. Tutaj jest Joel Embiid, no to jest ciekawe na pewno. To mi się bardzo podoba, Joel Embiid jest, no mamy centra tutaj, ale problem jest taki, że Derek poszedł w duo overallem. Pierwszy raz Jimmy się trzyma przewieźć cienie, Luol, Deng i Boozer to już niestety cienie samego siebie. No, nie wiem, nie wygląda to najlepiej. Dobrze jest Embiid. Nie wiem, może playoffs myślę, że mogą być, bo jednak troszeczkę chyba lepiej wyglądają. Choć nie wiem, stawiam, że będą w tych playoffs, ale będą gdzieś na pewno niżej. Tak stawiam, no zobaczymy, jak to będzie wyglądało. I myślę, że jest tak, jak mówiłem, czyli no z takim rekordem Bulls powinni być playoffs, no powinni być na pewno, ale nic tam więcej tam prawie nie zwojują, pora najpierw mecz gwiazd zobaczyć. Derrick Rose był tutaj najlepszym graczem w teamie LeBrona, choć team LeBrona wygrał, tak? Dobrze widzę? No tak, ale no, ale myślę, że i tak wątpię, że właśnie był lepszy przykład od Davisa czy Janica ten kumpo, ale i tak fajnie widzieć, że Derrick tutaj dobrze spisał, może w sezonie też to wyglądało dobrze. Lepiej niż w poprzednim sezonie, na pewno, to mnie już ten sam fakt cieszy. Więc solidnie to wyglądało na pewno. Jak Embiid wyglądał w tym sezonie? Nie najgorzej, czy on jest zły? I'm feeling heated, pięknie, on dopiero co tutaj przyszedł już jest zły. Kelly jest zły. Kto jeszcze jest zły? No oni tylko, tak, tylko oni są źli, ale no nie fajnie, ale
ale sam ziemia. Zobaczymy, jak będą wyglądały play-off. Najpierw jeszcze oczywiście standardowo standing też zerknijmy tutaj. Które to będzie miejsce? Jakie szóste? Pewnie tak. Szóste na obecną chwilę. Orlando Magic. Porażka, zwycięstwo. Zwycięstwo z Orlando Magic. Karl Anthony Towns z MVP ligi. Będąc kompletnie szczery, wątpię, że kiedykolwiek to zobaczymy, ale fajnie widzieć na pewno dla Townsa, że był to MVP przynajmniej raz. Zion Williamson, Rookie of the Year i też jest Six Man of the Year z niego. Giannis Antetokounmpo, Defensive Player of the Year. Trae Young, Most Improved i Scott Skiles, Coach of the Year. David Fuller też jest Executive of the Year. Derrick Rose ponownie jest w All-NBA First Teamie, to fajnie widzieć. I możemy przejść do playoffs. Knicks powinni pokonać Bulls i pewnie tak będzie. Tak, no to jest niestety sweep. No Chicago nie są po prostu gotowi na mistrzostwo, na jakiekolwiek właśnie zwojowanie playoffs. Nuggets robią sweepa Orlando Magic. Dejounte Murray z Finals MVP. To też na pewno ciekawe uniwersum, w którym żyjemy. To jest, że Dejounte Murray był w All-NBA First Teamie i jest teraz też Finals MVP. Nie był to jednak sweepa 4-1, tak w ogóle też wygra z Orlando. Player retirements, ci zawodnicy skończą karierę. Carlos Boozer po wielu, wielu latach spędzonych w Chicago odchodzi tutaj na emeryturę, więc czy będzie zastrzeżony numer? Nie wiem, ale na pewno był dużą postacią przez wiele lat. Ktoś tutaj, kto jeszcze za, jak oglądaliśmy, był w Chicago. DJ Barea tutaj kończy, ale on za dużo nie był w Chicago. Safelosze? Nie, on nie był po Chicago. Taj Gibson był na pewno w Chicago. On dość wcześnie, tak, podczas wymiany został wymieniony. Jared Dudley niedawno jeszcze był u nas. O, tak to w miarę tutaj właśnie wyglądało. Hall of Fame Inductees, Gasol i Parker. Jersey Retirement nie ma jednak zastrzeżonego numeru. No jednak szczerze się nie dziwię, że Boozer nie ma ostatecznie zastrzeżonego numeru. History Changes. Mamy tutaj oczywiście Play-in, więc to myślę, że będzie pomocne dla Bulls, bo myślę, że oni często mogą być w Play-inie teraz. No zobaczymy. League Meetings. Jestem też ciekawy, bo muszę zobaczyć, jaki kontrakt ma Derrick Rose. Jestem ciekawy, czy na przykład ma długi kontrakt, czy mu się kończy, bo kto wie, może Derrick Rose, jak widzi, co się dzieje w Chicago, po prostu będzie chciał na ostatnie lata spróbować jeszcze wygrać mistrzostwo i przejść gdzieś indziej. No zobaczymy. Draft Lottery. Tutaj pierwszy wybór będą mieli Houston Rockets. Bulls mają 20 wybór w draftie i fajnie, że tego nie oddali. To też na pewno fajny widok. I zobaczmy, kogo teraz tutaj wybiorą. Kogo teraz Chicago Bulls wybiorą. James Wiseman to jest pierwszy brany w rzeczywistości. Antony był pierwszy, tak, Antony jest teraz drugi. Teraz LaMelo Ball wybrany. Mam tutaj wymianę, zobaczmy w sumie Chicago, więc naprawdę Inter się tylko Chicago tutaj. Desmond Bane, to jest naprawdę dobry wybór. To jest naprawdę dobry wybór, który mi się podoba. To naprawdę jest jeden z najlepszych wyborów w Chicago w ostatnich latach, jeśli chodzi o draft, tak szczerze. Desmond Bane tutaj jest wybrany, to był wybór 20. Nie wygląda tak solidnie, a w rzeczywistości wiem, że jest dobrym na pewno zawodnikiem. No i teraz to naprawdę, czy więcej coś tutaj zobaczymy? Nie zobaczymy tutaj więcej. Zobaczymy właśnie tylko kontrakt Derricka Rose'a. On ma kontrakt na 2 lata, jeszcze 78 milionów na 2 lata. No więc to jest kontrakt, który jest dobry dla niego na pewno, ale jestem ciekawy właśnie, czy będzie przedłużał kontrakt, czy postanowi jakby zostać lojalnym do końca, nieważne co się będzie w Chicago działo, to czy będzie chciał zostać w Chicago do końca, czy po prostu postanowi może jednak odejdzie na koniec, no nie wiem, jestem bardzo ciekawy, jak potoczy się dalej kariera Derricka Rose'a, jestem bardzo właśnie ciekawy, jak to wszystko będzie wyglądało, no i teraz widzimy się już w kolejnym oczywiście sezonie. I pora na kolejny sezon, zobaczmy, jak wygląda to oczywiście na początek nasz zespół. Tak to się prezentuje, no i będąc szczerym, no po prostu to nie wygląda to dobrze, oczywiście nie wygląda to niestety dobrze. W tym roku to jest pierwszy sezon, w którym będzie in-season tournament, tak? Tak, no to będzie pierwszy sezon, w którym jest in-season tournament. Akurat poprzedni klip robiłem w inny dzień niż ten, więc dlatego właśnie nie pamiętam dokładnie, ale wydaje mi się, że nawet jakby tak patrząc po rzeczywistości, to ten sezon właśnie to był pierwszy, to był in-season tournament, więc 30. miejsce jest nierealne, no jest możliwe, bardzo jest możliwe. 10. miejsce jest na pewno bardzo możliwe, ale no to naprawdę nigdy żaden zespół nie powinien celować w 10. miejsce. Każdy zespół jednak powinien mieć w głowie albo dwa scenariusze, można tak powiedzieć. Rebuild albo mistrzostwo według mnie. I jakby nie powinno się, nie wiem, zadowalać. To po części niby w playoffs czasami to jest, może się zadowolić, nie wiem, jak się kilka lat przed Sacramento Kings, można tak powiedzieć. Spokojnie można powiedzieć, że Sacramento Kings na przykład w poprzednim sezonie mieli bardzo udany sezon, bo po 16-17 latach pierwszy raz byli w playoffs na przykład, ale no normalnie zwykle właśnie albo ma się dwa cele, albo rebuilda, albo mistrzostwo. My ani to nie mamy tak naprawdę. Derrick Rose ma 32 lata, więc też to są
To i tak, że oczywiście tak po części jakby overallowa przynajmniej widać, że ma regres. 32 to jeszcze normalnie w rzeczywistości w NBA, to jeszcze nie jest najgorszy wiek. Na przykład widzimy, no LeBron to LeBron, wiadomo, ale na pewno przed inni, na przykład KD i Steph od 35 lat mają, jeśli dobrze pamiętam, i dalej się trzymają, dalej się trzymają. Durant ma naprawdę świetny sezon statystycznie, Steph też. Ostatnio mam wrażenie, że troszeczkę jakby ma taki słabszą formę, ale to się zdarza i jeszcze jestem spokojnie, jestem pewny, że jeszcze w tym sezonie wróci na najwyższe obroty, więc po prostu da się na pewno grać na takich dobrych latach, w dobrych latach, właśnie w takich latach da się jeszcze dobrze grać, ale trzeba mieć dobry zespół, a ten zespół po prostu nie istnieje tutaj, może nie, że nie istnieje, ale na przykład jak mamy 74 overa w starting five, Luol Deng, to już jest Luol Deng już no, po najlepszych 8 latach, no po prostu to jest zawodnik, który nie powinien być w rotacji, będąc kompletnie szczery. 74 overa, a jest podstawowym zawodnikiem, co dużo niestety mówi o tym, jak ten sezon myślę, że będzie wyglądał. No nie, tak już mówię. Myślę, że 10. miejsce jest możliwe. Jak to będzie wyglądało, to pora się teraz przekonać. Widzimy się na koniec sezonu. I mamy zakończenie tego sezonu i nie ukrywam, że jest dużo gorzej niż się spodziewałem. Myślałem, no nie, może zbyt myślałem, że Derek jakoś pociągnie ten zespół czy coś takiego, ale no jednak nie pociągnął tego zespołu. 30-51 przed ostatnim meczem. Jest to tragicznie. W meczu gwiazd pewnie się mógł znaleźć Derek. I Derek w meczu gwiazd jednak nie był. Albo kontuzja, a nie, tutaj też zapominam. Tutaj jednak też go nie, ale jednak po prostu nie było go. No nie wiem, albo kontuzja, albo po prostu właśnie no, nie zasłużył. No kto wie, może nie miał po prostu dobrego stanu. Może to też jest główny czynnik tego, że po prostu Derek Rose sam nie miał dobrego stanu. Zobaczmy. Zobaczmy, jak to tutaj wygląda. Derek Rose miał. No to nie jest zły sezon. Nie jest to jeden z lepszych, pewnie jest jeden z gorszych, ale nie był to zły sezon. No tutaj widzimy Kelly, tutaj jest jako postać shooting guard Jimmy tutaj. Szkoda, właśnie ta gra troszkę nie myśli, przed no nie, według mnie no, powinien zdecydowanie tutaj Kelly i Jimmy być razem w starting five. To Bass Harris nie był chyba podstawowym power forwardem. Will Hernan Gomez to jeszcze, Joel Embiid jest kontuzjowany. Tak, Embiid jest kontuzjowany. Alex Caruso jest tutaj w zespole, to ciekawe. No ale po prostu ten zespół nie wypalił kompletnie, kompletnie. Jakie tutaj miejsce w konferencji? To jest miejsce 13 w konferencji. Jedyny pozytyw jest taki, że jeśli mają swojego pika Bulls, no to mogą mieć dobry wybór w drafcie w 2021 roku. No pewnie Bankero, Jabariego Smitha, Cheta, czy tam na przykład, nie wiem. A nie, Chet był w 2022. Pomyliłem draft class. Grade Cunningham w tym draft classie jest. Jalen Green jest w tym draft classie. Scottie Barnes jest dobrą opcją. Franz Wagner, jeśli też dobrze pamiętam, jest dobry. Na pewno się oczywiście o kimś zapomniałem. Sengun, czy był w tym draft klasie? Jakoś nie chcę mi się wierzyć. Czy on był w tym samym draft klasie co Jalen Green? No nie wiem. Za chwilę się dowiemy, za chwilę się dowiemy. Ostatni mecz to porażka. Myślę, że to dobrze opisało cały ten sezon. Po prostu porażka. Anthony Davis, MVP ligi. Po raz, nie wiem, drugi przynajmniej, bo już na pewno go raz widzieliśmy. 30 punktów grywał, naprawdę to był niesamowity sezon. 3 razy już miał nagrodę MVP, no więc ma naprawdę świetną karierę, nawet lepszą niż w rzeczywistości. LaMelo Ball, Rookie of the Year. Damian Lillard, Sixth Man of the Year. Dame jest Sixth Man, to naprawdę ciekawe. Anthony Davis, Defensive Player of the Year. Luka Doncic, Most Improved. Tam zapewnia, że on dopiero ma 22 lata. Idąc dalej, Damon Stoudemire jest coachem, jest trenerem. Damon Stoudemire też ciekawe i jego zespół był najlepszym, możliwym miał najlepszy zespół, bo ciężko myślę, żeby był ktoś z lepszym rekordem, tak bym powiedział. O NBA teamie, dalej Derrick Rose, zakładam, że musiał być kontuzjowany. Bo jak był w NBA second teamie, a nie był w meczu gwiazd, no to pewnie no, kilka tej właśnie meczy nie zagrał, więc możliwe, że go nie było, bo ciężko mi uwierzyć, że ktoś był w NBA second teamie, a nie był w meczu gwiazd, jakby można tak powiedzieć. Playoffs nas po raz pierwszy, bo powiem tak, od kilku lat już wiadomo, że się nie liczą Bulls, ale pierwszy raz też od jakiegoś czasu. Jeśli dobrze pamiętam, to właśnie nie jesteśmy, tak jak mówiłem, poprzedni klip, a ten, co teraz właśnie nagrywam, może nie nawet poprzedni, a ten klip z Off-Season 2020, to był właśnie odcinek, to był znaczy film, który nagrałem kilka dni przed teraz właśnie tym, jak, bo dzisiaj, w tym dniu właśnie jakby, co te klipy są, też dokończam ten film, dlatego właśnie było takie kilka dni przerwy, ale wydaje mi się, że to był pierwszy sezon, po wielu latach, gdzie nie byliśmy playoffs, mam takie wrażenie. Mike Conley, Finals MVP z Grizzlies. On w rzeczywistości był w Grizzlies, w tej erze Grit and Grind era. Teraz oczywiście gracz Minnesota i to jest naprawdę też bardzo underrated, bym powiedział, point guard. Dalej ma też, to też nie jest właśnie jakiś młody zawodnik, bo w 2021 ma ile tutaj lat, żeby tak dokładnie wiedzieć. Tutaj ma 33, więc ile teraz ma? 36? 7, więc dalej się trzyma, dalej się trzyma. Może nie jest elitarnym zawodnikiem jakimś, nie jest może w top 5,
point guardów, czy nawet pewnie w top 10, ale jest naprawdę bardzo dalej solidnym point guardem. Nawet właśnie jest na tyle dobrym point guardem do takiego właśnie zespołu, który jest first seedem na zachodzie, więc jak widać jest na tyle dobry, można tak powiedzieć. Ci zawodnicy kończą kariery. Carmelo Anthony między nimi, 87 overalla. Jeden sam bym mu jakby zostawił, ale mam wrażenie, że to nie jakby nie dawałem nikomu, jakby, że tutaj, że właśnie nie kończył kariery, więc nie będę tego robił dalej. Idziemy dalej. Hall of Fame Inducti, pewnie Carmelo, tak, Carmelo Anthony. Jersey Retirement Rajon Rondo tutaj w Boston Celtics. History Changes, nie ma tutaj żadnej zmiany. League Meetings, wszystko rejected. Draft Lottery, no to jest właśnie istotne. Bulls mają swojego pika, czy nie mają? Mają swojego pika. Dobra, przesumujmy tą lotę, albo zobaczmy sobie tą loterię. Top 4, top 5 ogólnie pick według mnie jest bardzo dobry, bo tak już mówiłem. Czy to Kate, chociaż z drugiej strony, by ktokolwiek będzie wybrany, mam wrażenie, że do tego momentu, w którym my zakończymy ten film, czyli oczywiście do końca kariery Derricka Rose'a, po prostu się nie rozwinie tyle dobrze, żeby mógł stworzyć z Derrickiem jakiś dobry duet, tak naprawdę. Więc po prostu ten pick jakby jest spoko na przyszłość, niezbyt na teraz, można tak powiedzieć, na obecną chwilę. Bo póki ma się Derricka Rose'a w zespole, to powinno się budować zespół mistrzowski. Jak ma się Derricka Rose'a w zespole, to nie powinno się być w rebuildzie, a ten zespół mam wrażenie, że właśnie ma tutaj kilka takich osób starszych, ale bardziej jakby większy, bardziej ten roster wygląda jak zespół do rebuild naprawdę. No ale Derrick Rose może też jest, zakładam, że jest lojalny, bo jakby chciał, myślę, że mógłby też odejść. Mógłby po prostu, jakby mu się by nie podobało, to na pewno mu się nie podoba sytuacja, ale po prostu zakładam, że jest bardzo lojalny po prostu i chce dalej zostać i tak w Chicago. Clippers, tutaj mam szósty, no a w sumie jakbym ja myślę, że był graczem NBA, choć nie wiadomo, bo to się wiadomo, nie wiadomo nigdy jak się może potoczyć wszystko. Bulls mają top 3 pika, no to ogólnie właśnie myślę, że tak sobie na teraz myślę, nie wiadomo jakby byłam przed, ale ja bym zbytnio jakbym chciał, ja bym znaczy jakby był ja wybrany w drafcie, to bym myślę, że bardziej no, chciał grać w organizacji, która mnie wydraftowała, bo jakby ta drużyna, która ciebie bierze, to jest drużyna jakby, która w ciebie wierzy. No chyba, że jestem przed Wemby na przykład, no bo Wemby, nieważne, wszystkie 30 organizacji, ktokolwiek miał pierwszego pika, Wemby byłby wybrany pierwszy, więc jakby to jest inna sprawa, ale jak ma się, nie wiem, a przede się w jakby nie jest największym prospektem, to jednak zespół musi w ciebie uwierzyć, żeby ciebie wziąć. I dlatego właśnie to jest taka. No wielu zawodników oczywiście tak oczywiście mówi, że właśnie, że jest wdzięczny do końca życia tym drużynom, które ich wybrali. Bo tak jest. Chicago Bulls mają czwarty wybór, a więc Cade, Jalen, Scott i Franz na przykład. Ktoś z tych zespołów. Ogólnie dobrze myślę, że byłoby skrzydłowego zgarnąć według mnie. Bo na przykład Embiid zależy, jeśli zostaje Embiid, no to jest spoko center, wystarczająco na razie dobry bym powiedział. Skrzydłowi bardziej by się przydaje, skrzydłowi, zwłaszcza power forward według mnie by się przydał. Bo ma small forward, a nie, w sumie small forwarda nie ma tam, bo jest tylko Luol Deng. Właśnie, pomimo że jest Jimmy i ten jeszcze drugi tam zawodnik, to i tak jakby tam niestety nie pomyślą, że właśnie go dać na small forwarda, więc zobaczymy. Pierwszy jest Scottie Barnes wybrany, to byłaby dobra bardzo opcja, ale i tak jeszcze są dobre opcje. Hornet wybieram Evana Mobley'ego, zapomniałem o Evanie. Właściwie wiedziałem, że jeszcze kogoś zapomniałem tam ze szczytu. Na pewno jeszcze też o kimś zapomniałem z tych właśnie dobrych zawodników. Czyli na przykład Cade, Franz dalej są do wyboru. Josh Giddey jest wybrany. Może Cade Cunningham wybrany przez Chicago Bulls. To byłoby dobre. Franz Wagner, też dobra opcja. Też dobra opcja. Chciałbym zobaczyć, który Cade pójdzie, bo też bardzo ciekawe, że Cade naprawdę nisko, znaczy wysoko właśnie, nisko, wysoko, no, ogólnie po prostu późno jest dość wybrany, bym powiedział. Jeszcze jeden pick mam tutaj Bulls, a to pewnie second round zakładam. Tak, second round gdzie Kai Jones, no bo akurat ciekawe, że Kai Jones w rzeczywistości jest bez klubu po tym, co, no nie wiem, jakby, jak to nazwać, czy po części odwalał, czy, no nie wiem, jakby to, ciężko mi to skomentować. Ciężko mi to szczerze skomentować, z jednej strony wygląda, jakby to była, no nie wiem, jakby jak to powiedzieć. Z jednej strony właśnie to wygląda jakby tak, nie wiem, jakby naprawdę miał jakiś problem i jakby potrzebował pomocy, a z drugiej po prostu, no nie wiem, niektórzy tacy można powiedzieć zakręceni są i nawet tego zakręcenia go troszkę kosztowało, możliwie, że karierę. Patrząc właśnie na taką overallową, to tak to właśnie wygląda. Jestem naprawdę bardzo pod wrażeniem, że Evan Mobley jako rookie ma 83 overalla od razu. Wemby miał chyba 84 albo 83, więc to jest dla mnie szalone dość szczerze. Nie wiem. Dość dziwne dla mnie. Myślę, że żaden z tych zawodników nie powinien mieć 80 overalla w tym draft klasie, jakby w sensie, że na przykład nie wiem, Scottie, Mobley, nie wiem czy Giddey, ale Wagner na przykład, Kate, mają potencjał na bycie Sengun, czy znaczy jednak Sengun też był w tym draft klasie, dobra. No właśnie, wielu tych zawodników ma oczywiście potencjał na bycie All-NBA graczami, spokojnie mają potencjał, to ale po prostu do żaden z nich nie ma tyle według mnie prospektem, żeby być właśnie tak dobrze ocenianym już w draft klasie, no ale to już taka mniejsza oczywiście, mniejsza to, więc
Derrick Rose i Franz Wagner. No, ciekawy duet. Jeszcze tam właśnie, jeśli zostanie Embiid, może w następnym roku to będzie zespół na play-in. No zobaczymy, zobaczymy. Pora się oczywiście przekonać. I pora zobaczyć, jak się tutaj prezentuje zespół. Derrick Rose, Jimmy Butler, Franz Wagner, LaMarcus Aldridge, troszeczkę właśnie starszy LaMarcus, ale jest tutaj LaMarcus. Joel Embiid ma 76 overalla, czy naprawdę w wieku 27 lat, już nawet rok temu, może jakby regresował? Wow, to jest dość niespodzianka dla mnie. No, zespół troszeczkę wygląda solidniej bardziej, no bo jak oprócz Derricka to każdy i tak około tych 80 overalla, więc zespół wygląda na pewno solidnie. Nie wiem, ciężko mi ocenić. Wygląda, by ten zespół właśnie był troszeczkę lepszy niż rok temu, czy jest? Właśnie miałem mówić, co to jest za Rodman? Czy właśnie tak, Desmond Bane w ogóle też nie gra w ogóle. Czy to jest Bogdan Bogdanowicz, czy Bojan? To jest Bojan. Tak już mówię, wydaje mi się, że zespół troszeczkę wygląda lepiej, ale czy na tyle dobrze, żeby być w play-inie? No mam nadzieję, żeby coś jeszcze jakby wydarzyło. Nie chcę, żeby do końca kariery Derrick Rose nie zagrał w play-inie. A jeszcze jedna rzecz, Derrick Rose ma kontrakt, kończy mu się kontrakt w tym roku. Może to jest ten moment, w którym trzeba sobie pomyśleć, ostatnie lata mi zostały kariery świetności. Jeszcze może chcę wygrać mistrzostwo NBA i w Chicago. Nie jest to możliwe. Do końca kariery Derrick, powiedzmy sobie szczerze, nie ma szans, żeby Derrick Rose wygrał w Chicago Bulls tutaj mistrzostwo. Po prostu Bulls musieliby zdobyć jakiegoś free agenta dobrego, aby zrobić dobrą wymianę. Nie mają zbytnio, nie wiem, musieliby Franza Wagnera oddać pewnie do tej wymiany. No nie wiem. Też nie mają zbytnio jakby takich rzeczy, żeby tych draft, jakby, no drafty, piki mają pewnie, ale zawodników nie mają takich dobrych do wymiany, więc no, musieliby jakiegoś free agenta potencjalnie podpisać dobrego. Wątpię, że to się wydarzy, więc po prostu, no, tak już mówiłem, w Chicago Derrick nie wygra, więc musi sobie po prostu zadać decyzję, czy jest jakby z tym pogodzony, czy na przykład te, ile ma tych mistrzostw ostatecznie, czy te dwa mistrzostwa mu wystarczą, czy jednak po prostu pomyśli sobie, jeszcze chce przynajmniej jedno wygrać i pójść gdzieś indziej. Potencjalnie mógłby gdzieś pójść i wrócić na przykład na ostatni sezon do Chicago, taka też mogła być decyzja. No zobaczymy, zobaczymy, pora zobaczyć, jak ten sezon tutaj będzie wyglądał. Patrząc na rekord, ten sezon jest troszeczkę lepszy, a to dalej tak jest sezon daleki od tego, żeby być w playoffs, czy nawet w play-inie, więc kolejny nieudany sezon na pewno tutaj dla Chicago Bulls. Derrick Rose, czy się tutaj pojawił w tym meczu gwiazd, w tym teamie na pewno go nie było, w tym teamie był, więc sobie zagrał, więc na pewno był starym. Sezon też, jak widać, miał dobry na pewno. Pierwszy raz mu points per game, pierwszy raz jakby od ocenia, że miał tak dobre, jakby można powiedzieć, points per game, nawet dokładnie takie same 2016-17 sezon, więc najlepszy sezon od kilku lat tak naprawdę, a niestety i tak to nie wystarczyło nawet, żeby mieć 40 zwycięstw w sezonie. Zobaczmy też na pewno Franza Wagnera, bym zobaczył. Franz Wagner został cofnięty na ławkę, naprawdę. I am heated, no nie dziwię mu się po części, choć pomimo, że to jest jego pierwszy sezon, to i tak no, powinien być starterem, powinien zdecydowanie być starterem. Wydaje mi się, że na przykład mogliby spokojnie, jeśli nawet by chcieli, to mogliby nawet zmieścić Butlera, Kelly'ego i nawet Franza Wagnera. Franz Wagner mógłby być power forwardem, jeśli trzeba by było, bez problemu tak naprawdę. No ale gra to, tego jakby może powiedzieć, nie widzi ostatecznie. Który to jest seed? Które to jest miejsce? To jest miejsce dokładnie 11, więc zaraz za play-inem i nawet nie byli aż tak daleko, pomimo, że właśnie to jest właśnie 10 miejsce mam Cleveland, ale mam taki słaby rekord, z takim rekordem, że można się dostać do play-inu, znaczy do play-off, to jest na pewno, ciekawa rzecz i dobra rzecz dla, po części dla ligi. Orlando Magic tutaj pokonują Chicago, Anthony Davis ponownie rookie, ponownie MVP, oczywiście nie może być, ponownie rookie, ponownie jest MVP, ale miał naprawdę tutaj, no, no po prostu szczerze, dużo gorsze liczby, znacznie od poprzedniego sezonu, ale zakładam, że musiała mieć Minnesota dobry bardzo rekord, bo jestem pewny, że na pewno byli gracze z lepszymi statystykami, ale mieli gorszy jakby rekord, tak mi się wydaje. Kate Cunningham, Rookie of the Year, Kobe White, Sixth Man of the Year, czyli tam mam Kobe'ego i Luka między innymi w zespole, Giannis Antetokounmpo, Defensive Player of the Year, Colin Sexton, Most Improved, czyli mam też jeszcze Most Improved Playera w Minnesocie, Buster Wyatt jest tutaj Coach of the Year, czy jednak najlepszy rekord nie miała pewnie Minnesota. No to jest na pewno ciekawe. Może po prostu nikt nie ma takiego naprawdę niesamowitego sezonu. Kto wie, Derrick Rose ponownie All NBA Second Team. Jestem ciekawy All Rookie Teamów. No właśnie. Franza nie w All Rookie Second Teamie. To nie jest dobry znak. To po prostu nie jest dobry znak. Ponownie playoff nas kompletnie nie interesują, bo nie ma Chicago na play-inie. Kto wygra mistrzostwo NBA? Będą to albo Pelicans, albo Pistons. Lonzo kontra Towns, można tak powiedzieć. I wygrywa Towns i ekipa. I też Towns jest Finals MVP. A więc Nowy Orlean wygrywa mistrzostwo tutaj NBA Player Retirement, Dwayne Wade. No nie wiedziałem, że on dalej gra, ale Dwayne Wade kończy karierę. Joakim Noah, legenda Chicago po części. Myślę, że można powiedzieć, że to. Wiadomo, że legendy są też większe i mniejsze, ale jest legendą według mnie. Tak w rzeczywistości, nie tam tylko u nas tutaj, ale też w rzeczywistości. Joakim Noah jest legendą Chicago Bulls, bym powiedział, jako fan Bulls. Pomimo, że go nigdy nie oglądałem, niestety.
to jest według mnie legend. Według mnie legendą jest Chicago Bulls. Martin Gorta też zakończył karierę tutaj, między innymi. Hall of Fame Induction tutaj, zobaczymy Dwayna Wade'a. Jazz Retirement, Wade Heat. Zagrał tutaj całą swoją karierę, spędził. Josh Smith w Hawks też ma zastrzeżony tutaj numer. History Changes, a tak, wszystkie, oczywiście wszystkie drużyny mają zastrzeżony numer 6 i ten Take Foul też jest wprowadzony od tego sezonu. League Meeting says approved, to jest reject, dobra, czyli to jest approved, dobra. Draft Lottery, no Bulls będą w loterii, ale ten pick już nie będzie dobry, ten pick jest na właśnie 10, więc zobaczymy. Z tym 10 wyborem dalej można na pewno jakiegoś zawodnika ciekawego wybrać, tylko ponownie, jakby ci zawodnicy nie mam. Dla Derricka Rose'a naprawdę to nie jest ważne, po części, bo jednak on, jakby z tych zawodników nie będzie on nic, można powiedzieć, po części, bo po prostu ci zawodnicy nie zdążą się rozwinąć, zanim on przed jego końcem kariery. Usman Dieng, czy on w ogóle gra w rzeczywistości? Nie kojarzę szczerze. Wiem, znaczy, że wiem, że istnieje taki zawodnik, oczywiście, ale nie kojarzę w ogóle o nim nic w tym sezonie. Nic o nim nie słyszałem, więc według mnie będzie to słaby wybór. Według mnie to będzie słaby wybór, tak jakby ogólnie to słaby wybór. Tutaj Andrew Ellis, ten zawodnik nie jest stworzony, zakładam. Czy były lepsze wybory? Pewnie zakładam, że były. No nie wiem, w sumie, czy na razie jeszcze nie widzę takiego na pewno. Shadon Sharp, na przykład, wolałbym Shadona mieć w zespole. To był na pewno bardzo dobry tak wybór. Patrząc draft do wieku, AJ Griffin był mega dobrym wyborem. Jalen Duren dopiero 27 był wybrany. Wow, to jest niesamowite dla mnie. Chet Holmgren to jedynka, Bankero dwójka i Jabari Smith trójka. Czyli to top 3 się nie zmieniło, tylko się zmieniła kolejność Holmgreena i Bankero oczywiście. No i teraz widzimy się na początek kolejnego sezonu. I zobaczmy tutaj sobie roster przed tym sezonem 2022-2023. Derrick Rose, Jimmy Butler, Franz Wagner, Juan Hernan Gomez, Nikola Vucevic w Chicago Bulls, tak w rzeczywistości. No ciekawe, zespół nie wygląda jakoś okropnie, tylko że problem jest taki, że ich najlepszy zawodnik z roku na rok jest coraz gorszy. Ławka jest też słaba. Mamy też ogólnie dwóch braci Hernan Gomezów w zespole. Bo oni są tak, oni są braci na pewno. Willie obecnie jest chyba w Barcelonie. W rzeczywistości, a Juan Hernan Gomez, Juancho, nie wiem gdzie on w ogóle gra. Nie wiem, czy gdzie on gra. Ja go teraz, z ostatnich lat, to go bardziej kojarzę z tego filmu. Już zapomniałem, jak on się nazywał. Po angielsku on się chyba Hustle nazywał? Ale był taki film oczywiście na Netflixie o Juancho. Bo Cruz on się nazywał tam w tym filmie. Tam też był Anthony Edwards między innymi. Z tego go szczerze bardziej kojarzę w ostatnich latach. Nawet myślę, że wiele osób z tego bardziej kojarzy niż z tego, co zrobił na parkietach NBA. No ten zespół, no nie wiem, naprawdę. Rok temu był bardzo podobny i nie byli nawet w play-inie, więc zakładam, że ponownie. Nie będę znowu typował, nie będę sobie robił nadziei, że Chicago przynajmniej będą w play-inie, więc mój typ jest, że ponownie Chicago będą poza play-inem. No zobaczmy, pora się przekonać. I mamy koniec sezonu i myślę, że można spokojnie powiedzieć, że nie tylko Bulls są w play-inie, ale też, że wracałem do playoffs, bo rekord 45-36 według mnie powinien im dawać top 6 miejsca. Kiedy się przekonamy, najpierw jednak klasycznie All-Star Game i Derrick Rose, który w tym All-Star Game był. I ten sezon miał najgorszy prawdopodobnie w swoim, może nie najgorszy, bo Rookie oczywiście Year tam był, no ale to jest najgorszy sezon od sezonu, jeśli to są prawdziwe statystyki, bo nie jestem na 100% pewny, na przykład, to wiem, że te statystyki w tym jego MVP roku to nie były poprawne, bo na pewno pamiętam, że 25 punktów, jeśli właśnie nie wiem, no ale to jest najgorszy jego sezon od pewnie tego sezonu drugiego w jego karierze, więc no niestety, ale no można było się po części tego spodziewać, jednak, że nie każdy. Jakby nie każdy tak długo się trzyma na szczycie, można powiedzieć. Jak na przykład Durant, jak na przykład Steph, jak na przykład LeBron, który ma 39 lat i dalej, może nie jest top 5 zawodnikiem w NBA, może nie top 10, ale na pewno jest top 15, top 20 na pewno jest. Top 20 myślę, że można to. Top 15 według mnie, dla mnie na przykład jest top 15, bym powiedział. Wydaje mi się, że nie ma 15 lepszych zawodników w NBA, szczerze. Top 10 myślę, że to jest taka, jakby można powiedzieć, opinia, jakby, którą można się kłócić, czy jest, czy nie. Ale top 15 myślę, że jest tak szczerze. To nie jest to akurat istotne, tak w ogóle po prostu przy okazji. Idąc dalej, teraz zobaczmy właśnie, jak sobie poradził ten zespół. To jest piąte miejsce, tak już mówiłem. Choć jeszcze nie jest to zatwierdzone, to będą tutaj 5 seed, 6 seed, może nawet 4 seed, jeśli. O nie, no, ale ogólnie będą 5, to jest najważniejsza rzecz. Zespół wyglądał tak, czyli tutaj ktoś. Czy. A tak, właśnie Juancho był na power forwardzie, ale on pewnie jest zły. Tak, I'm fed up. Ogólnie mam wrażenie, że co roku ktoś jest zły tutaj, więc nie wiem, nie najlepsza na pewno atmosfera tutaj musi być w Chicago widocznie. Pora przesumować ten ostatni mecz i pora przejść dalej. Czy Bulls to wygrają? Przegrali, więc możliwe, że spadli tam. Karl Anthony Towns, rok temu Finals MVP, teraz jest MVP sezonu zasadniczego. Keegan Murray, Rookie of the Year.
Kilian Hayes Six Man of the Year. No, będąc szczerym, ja prędzej widzę Kiliana Hayesa poza ligą niż wygrywającego jakąś nagrodę, będąc kompletnie szczery. Defensive Player of the Year. Janis ponownie. Ile on ma już tych nagród Defensive Player of the Year tak w ogóle? Mam wrażenie, że naprawdę masz 5 może. 5, no właśnie, to akurat dokładnie. Czy on miał wszystkie? Nie miał wszystkich rzędów. Miał rok przerwy. Miał 2018, 19, 20, rok przerwy i 22, 23. Chyba ten rok przerwy to był Anthony Davis, jak mu zabrał tę nagrodę. Tak mi się wydaje przynajmniej. Chyba tak. Kilian Hayes is most improved. D'Angelo Russell, clutch player of the year. Jordyn Warren, coach of the year. Trenerka. W rzeczywistości najbliżej jakby by się, że była Becky Hammon. Ona, chyba tak mi się nazywa. Ona jest trenerką Las Vegas Aces, czyli zwycięzczynie WNBA Mistrzostwa. I ona była asystentką trenera, jeśli dobrze pamiętam, Grega Popowicza, nie wiem, czy nawet w Spurs. I nawet właśnie mam wrażenie, że niektórzy były ją zainteresowani jako potencjalnie, jako właśnie trenerka zespołu, więc myślę, że było blisko. Myślę, że na pewno prędzej czy później będzie tak, że kobieta będzie trenerką i to na pewno będzie ciekawe. Idziemy dalej. Executive of the Year, Brandon Smith, tutaj w Minnesocie. Idziemy dalej, All-NBA teamie. Derricka nie ma w All-NBA teamie żadnym, też niestety tutaj, jak widać. All-Rookie teamie. Czyli wychodzi na to, że on w sumie Usman Dieng nie powinien, jakby nie, że nie powinien, ale spodziewałem się, że może nie grać w sumie. A więc playoffs, tak? Tak, playoffs. Pierwsza runda jest z Brooklyn Nets, czyli to też będzie ostatnia. Pierwsza i ostatnia runda w tym sezonie dla Bulls. Tak, nie będzie, nie będzie. Udało się awansować, ale potem first seed Orlando Magic. Ale i tak na pewno sukcesem jest to, że Chicago wrócili w ogóle do playoffs. A i tak mistrzostwo nikt nie brał pod uwagę. Ale finał konferencji, który też nie był brany pod uwagę, się wydarzył. Kontra Knicks to będzie. I mistrzostwo NBA jest o krok, można tak powiedzieć, po części, choć dalej nie wierzę po prostu, że Portland pokonają Bulls. No właśnie, tak jak mówiłem, 2-1 mamy, ale 2-2. 3-2 dla Blazers. 3-3 Game 7. Blazers wygrali. Ajajaj, kto by pomyślał przed tym sezonem, że Chicago będą jeden mecz od mistrzostwa NBA. W życiu nie pomyślał. No szkoda. Szkoda bardzo. Markel Fultz Finals MVP. To byłoby piękne, jakby Derrick sobie na koniec kariery wygrał mistrzostwo NBA. Na razie jeszcze nie kończy kariery, choć wydaje mi się, że już od następnego sezonu można mówić, że w każdym sezonie może zakończy karierę. Po każdym sezonie teraz będzie myślę, że można patrzyć i właśnie widzieć, czy nie zakończył karierę. Luol Deng, kolejny zawodnik, który nie wiem, czy. No tutaj, w tej karierze jest legendą Chicago w rzeczywistości. Na pewno jest jednym z lepszych ostatnich lat, bym powiedział, zawodników Chicago, ale nie wiem, ciężko mi jakby. Joakim na według mnie jest bez problemu legendą, ale Luol Deng, nie wiem, tak. Wydaje mi się, że jednak dla. No nie wiem, tak, może jakbym oglądał bardziej, to bym mógł się lepiej może ktoś wypowiedzieć o tym. Jersey Retirement, Luol Deng, zastrzeżony numer, tu nie dziwię się, no, grał praktycznie 20 lat tutaj, więc nie dziwię się tak naprawdę. History Changes, dużo zmian, więc. Kto jakby chce widzieć, to takie zmiany, to ja nie będę czytał tych wszystkich zmian. League Meetings, wszystko jest approved. All games will have four timed quarters in. Czy to na pewno jest prowadzone? Mam tutaj. Ile zasad tych prowadzonych? Mamy tutaj. A dobra, czyli mam wszystko zrobione, dobra. No to chyba właśnie, bo te mecze, no tak, to są w sumie te rzeczy, które się. Tak, teraz będziemy mieli, tak, nawet właśnie nie zdałem sobie sprawy, że teraz będziemy mieli przecież ten sezon, który mamy w rzeczywistości, więc wiadomo, że było kilka zmian na pewno, dlatego wszystko tak. Tak, draft lottery, to wiadomo, że w tym roku Bulls nie będą w loterii, Bulls nie będą mieli pick, który był dopiero 20, tak, zapomniałem, że oni w sumie, a jeszcze mam 16, czyli musiała być jakaś zmiana z roku, to zobaczmy. Wemby trafi do kogo? Do Cleveland. Wemby będzie w Cleveland, to jest 100% pewność. Chyba, że nie ma go w draft klasie, widocznie nie ma w draft klasie. Czyli to jest właśnie rzecz, która jest bardzo dziwna ogólnie. Jakby klikam i już 2023 draft, mam wrażenie, że kliknąłem, bo tego nie widać, ja nie pokazuję tego jakby tutaj, ale ja pamiętam, że klikałem już 2023 draft klasie i nie ma Wembiego, ale to już widziałem, że się przedtem zdarzało. Więc koło tej Bulls wybrali jakiś Bufford i jakiś tutaj Kelly. Ten Kelly wygląda na lepszy troszeczkę wybór. Jest point guardem. Kto wie, może następca Derricka Rose'a. No nie dowiemy się naprawdę nigdy, bo jak Derrick Rose zakończy karierę, to że zakończymy ten film oczywiście. Pora na kolejny teraz sezon. I zerknijmy na ten zespół, który rok temu był w finale NBA i teraz tak wygląda. No nie zmieniło się tutaj dużo. Praktycznie nic się nie zmieniło. Jest dalej Derrick, jest dalej Kelly, jest dalej Franz, jest dalej Juancho, jest dalej Vooch, Young. Jest Bogdanowicz, jest Bane, który jest w rotacji. Dwight Howard jest dalej w NBA, tak w ogóle, i też jest tutaj. Usman Dieng jest tutaj zaraz za rotacją. Myślę, że jakieś tam minuty na pewno dostanie Corey Joseph.
No też zespół, jak rok temu byli w play-inie, to myślę, nawet w play-offs byli, nawet byli w finale NBA, to myślę, że w tym roku play-in co najmniej powinien być. No chyba, żeby na jakąś kontuzję, albo po prostu się rozpadł. No nie wiem, zobaczymy, zobaczymy. Jestem sam w sobie ciekawy, ale właśnie mój typ jest taki, że powinni być, przynajmniej w play-inie powinni właśnie być. I kolejny sezon zakończony, i ten sezon jest ponownie okropny. Rok temu mistrzostwo było NBA o krok, w tym roku jeden z najgorszych rekordów. A właśnie to jest najdziwniejsze dla mnie, że ten zespół jakoś nie miałem wrażenia, jakby duży downgrade zaliczył. Może mieli po prostu rok temu farta? Nie wiem, naprawdę, nie wiem. Nie wiem, Derrick Rose nie pojawił się tutaj w meczu gwiazd. Zakładam, że w tym roku nie kontuzja, po prostu przez to, że był pewnie słaby. I tak było, no był słaby. To jest najgorszy jego sezon, gorszy jeden sezon statystycznie to był jego rookie season, więc się spodziewałem właśnie, że przez to nie było go. No jednak ma 35 lat, tak już mówiłem, nie każdy w takim wieku dalej gra. Niektórzy właśnie. Niektórzy nie grają w takim wieku, niektórzy grają dużo gorzej niż normalnie, niektórzy dalej się trzymają, więc no zależy, zależy od zawodnika. Franz Wagner jest zły pewnie, Mein Heated, no tak. Wszystko po prostu idzie źle tutaj w Chicago. Otto Porter, który tutaj się znalazł podczas pewnie tak, jako w jakiejś wymianie tam, też jest zły. Kto nie jest praktycznie zły? No mam wrażenie, aby tutaj pewnie wszyscy byli. No Desmond na przykład może nie jest zły, bo dostaje coraz więcej minut z każdym sezonem na przykład, ale to nie jest tak istotne. Czy Bulls mieli najgorszy rekord w całym NBA? Tak, plus mniej najgorszy rekord w całym NBA. Jakiś pozytyw? No, wysoki pik. To jest jedyny pozytyw tak naprawdę z tego wszystkiego. Zion Williamson, MVP ligi. Świetny sezon, naprawdę świetny sezon. Poprzednio też bardzo dobry sezon, ale ten był naprawdę bardzo dobry. Ten był nawet jeszcze właśnie lepszy. Terrell Kemp, Rookie of the Year, Killian Hayes, Sixth Man of the Year, drugi rok rzędu się już pamiętam. DeAndre Ayton, Defensive Player of the Year, Depoy i Most i Sixth Man znaczy na jednym zespole. Na pewno ciekawie. Alperen Sengun, Most Improved Player. Dosłownie poszedł mu jeden punkt w górę, niecały. Rozumiem, że zbiórki, asysty, style, bloki, wszystko, ale jednak wydaje mi się, że na pewno był przynajmniej jeden kandydat lepszy. Luka Doncic, Clutch Player of the Year. Benjamin Nelson, Coach of the Year. Knicks mieli ponad 60 zwycięstw w sezonie. All-NBA teamy tak się prezentują. Tutaj Nikola Vucevic, All-NBA Third Team. Ciekawe, ciekawe. I możemy przechodzić do playoffs. Rok temu właśnie finał, a w tym roku ostatnie miejsce. Jest niesamowite, jak się potrafi coś zmienić w przeciągu jednego sezonu. W finale NBA Grizzlies i Wizards. I to Wizards wygrywałem. 4-3. Andrzej Drummond jest Wizards cały czas. Całą swoją karierę tutaj jak na razie gra i pewnie zasłużył już na zastrzeżenie swojego numeru, bo chyba on też z drugiej mistrzostwa wygrywał, a nawet trzeci raz. Nawet już trzeci raz, więc na pewno zasłużył. I nawet jest właśnie raz finał MVP, więc na pewno zasłużył już na zastrzeżenie sobie numeru tutaj. Player Retirements. LeBron James kończy karierę. Czy w rzeczywistości zakończy karierę po tym sezonie? Nie ma szans według mnie. Według mnie dałbym sobie rękę uciąć, że Derek, nie Derek, a że LeBron James jeszcze na pewno przynajmniej jeden sezon rozegra, bo po prostu z pewnego jakby aspektu to broni James po prostu. Broni James na pewno. Nie wiem, czy na Bryce'a będzie czekał, ale na Broniego na 1000% LeBron czeka, żeby zagrać z nim razem w NBA tak naprawdę. No i na obecną chwilę szczerze. Z tego co jakby widziałem i czytałem, broni James naprawdę, no krótko mówiąc, na razie nie pokazuje się na takiego zawodnika, który może być naprawdę wysokim pikiem. Wręcz jest, według mnie, jakby nie miał nazwiska James, jakby nie usunął LeBrona, to na obecną chwilę byłby drugorundowym pikiem, według mnie, szczerze. Ale no zobaczymy, jeszcze oczywiście jest dużo czasu w college'u, poza tym, no ale właśnie jak on nie będzie w drafcie w tym roku, bo może być w tym roku w drafcie, ale. No nie, jakby nie będzie po prostu gotowy na to, to nie ma sensu według mnie brać, iść jakby do draftu, tylko przed jeden sezon jeszcze rozegrać. Wiadomo, że też on, no jednak nie może o tym zapomnieć, co się mu przydarzyło, ten atak serca nagły, zatrzymanie znaczy akcji serca, no to jest rzecz, która naprawdę, trzeba się w ogóle być wdzięczny, on musi być wdzięczny i na pewno jest wdzięczny, że w ogóle może grać, bo to jest właśnie fakt najważniejszy, że on w ogóle może grać, więc to jest też właśnie taka rzecz, o której trzeba mówić. Chris Bosh też zakończył karierę między innymi. On w rzeczywistości dużo wcześniej zakończył. On też miał chyba jakąś, nie wiem czy chorobę, czy kontuzję, ale przez to się chyba przedwcześnie zakończył karierę. Tak mi się przynajmniej wydaje, się dobrze pamiętam. Idziemy dalej. Hall of Fame induction, to wiadomo, zawsze LeBron i Chris Bosh też. Jersey Retirement, Bosh, LeBron w Heat, Conley w Grizzlies, Horford w Hawks i LeBron w Cavs. League Meetings, rejected tutaj. Draft Lottery, no właśnie, zobaczmy, czy Chicago będzie miał pierwszy wybór w drafcie i Chicago mają drugi wybór w drafcie, to nie jest źle, naprawdę nie jest źle, zobaczmy jakiego tutaj stworzonego zawodnika Bulls wybiorą z tym drugim pikiem, oby nie było tak, że ten pierwszy pik jest dużo lepszy od drugiego. Symulujemy do końca i tak, to nie było, będąc szczerym, to był okropny draft, to jest,
W ostatnich latach to był najgorszy draft, żeby mieć wysoki pick, niestety, więc to po prostu krótko mówiąc opisuje dużo, jak wygląda tutaj Chicago. Jeden wielki pech. Można to powiedzieć, że tutaj jest dosłownie kilku zawodników, którzy naprawdę mogą być dobrzy, naprawdę, tak szczerze, więc słaby draft class. Zobaczmy, czy może następny sezon będzie ostatnim sezonem w karierze Derricka Rose'a. I proszę zobaczyć na ten sezon, jak wygląda ten zespół. Rose, Kelly, Wagner, jakiś Murphy na Power Forwardzie, który. No, po prostu nie jest dobry. Wucz tutaj, Achiuwa, Precious Achiuwa tutaj, Achiuwa, nie zawsze powinien tego nazwiska się mawia. Otto Porter, Kelly tutaj, który był rok temu właśnie brałem w drafcie. Dieng jest w rotacji, Bane jest poza rotacją. No to nie jest dobry zespół. Ponownie, nie jest to dobry zespół. Czy właśnie tak już mówiłem, to jest dla mnie nawet bardziej interesujące jest dla mnie, czy to nie jest czasem ostatni sezon Derricka Rose'a w karierze, bo to jest bardzo, bardzo możliwe. No zobaczymy, zobaczymy, pora przekonać się, czy to właśnie jest ostatni sezon w karierze Derricka Rose'a. I ten sezon zakończony, oczywiście bez niespodzianki, był to bardzo słaby sezon. Derrick Rose myślę, że nie ma szans na bycie w meczu gwiazd. No właśnie, to jakby może powiedzieć krótko mówiąc, jego lata jakby świetności minęły, już to jest wiadome. Ten sezon był no, statystycznie gorszy i pewnie statystycznie nawet jeszcze gorszy od jego rookie season, to naprawdę, więc no, widać, idzie właśnie tutaj w dół. Oczywiście ponownie zawodnicy są wściekli, może nie wściekli, ale na pewno źli. No, po prostu ogólnie wszystko wokół Chicago nie wygląda najlepiej. Jestem ciekawy, czy to właśnie jest ten sezon, w którym Derrick Rose zakończy karierę, bo jest na pewno możliwe. Chicago nie mają najgorszego rekordu w tym sezonie akurat. Luka Doncic wygrał swoją pierwszą nagrodę MVP. James Mobley tutaj Rookie of the Year. Killian Hayes Sixth Man of the Year. Ponownie Sixth Man of the Year, chyba trzeci rok z rzędu, ale tym razem już w Waszyngtonie, czyli obecnych mistrzach tak naprawdę, w obecnych mistrzach. Ja jestem Antetokounmpo tutaj Defensive Player of the Year ponownie, Ivy Most Improved, Lonzo Clutch Player of the Year, Dante Graham Coach of the Year w Orlando Magic. All NBA teamy tak się prezentują, All Defensive teamy tak wyglądają i All Rookie teamy też tak wyglądają. Czy naprawdę drugi wybór Chicago nawet nie grał w ogóle praktycznie? Ciekawe, ciekawe na pewno. Czy Wizards obronią to mistrzostwo NBA? Za chwilę się dowiemy. Czy oni naprawdę Wizards byli w play-inie? Wow. I nawet nie wyszli z tego play-inu. No to na pewno ciekawe. Celtics Rockets, Wiseman kontra Frank Ntilikina. Frank jest liderem zespołu, który jest mistrzostwem NBA, patrząc po finał konferencji. To jest jedna z najbardziej szalonych rzeczy, którą widziałem tutaj w tym zapisie, można powiedzieć, który tutaj mamy, w tej karierze. Wiele tutaj widziałem ciekawych rzeczy, ale to jest jedna, myślę, z najbardziej ciekawych. Rockets jednak wygrała mistrzostwo NBA, Wiseman jest fanem z MVP. Też patrząc na obecną chwilę, jakby w rzeczywistości, Wiseman też jest po części ogromną niespodzianką, że może być fanem z MVP mistrzowskiego zespołu. Choć Wiseman jakby miał, no wydaje mi się, że nie wiem, ja nie oglądałem właśnie NBA w tych czasach, ale wydaje mi się, że Frank nie powinien mieć takiego dużego hype'u, a Wiseman jednak, no był graczem, który właśnie był takim pewniakiem na top pika i wydawało się, no już wydawało się, że myślę, że już można spokojnie powiedzieć, że na obecną chwilę można na pewno było się spodziewać więcej od Wisemana. Nie mówię, że na przykład nie wygra nagrodę MVP, bo dalej może spokojnie wygrać MVP nagrodę w rzeczywistości, bo nigdy nie wiadomo, ale po prostu wydaje mi się, że 4 lata temu cofnąć się, to wydawało się, że w 4 lata coś więcej osiągnie niż co teraz osiągnął, czyli bycie rezerwowym w Pistons tak naprawdę. Player Retirements, Dwight Howard, Chris Paul, no kończą zawodnicy kariery, ale kto nie kończy kariery? Nie kończy kariery Derrick Rose, Jimmy Butler na przykład kończy karierę. Tutaj Young też niedawno u nas był, ale Jimmy Butler był bardzo długo oczywiście u nas tutaj i kończy karierę. Hall of Fame Inductees, Chris Paul i Dwight Howard, Jersey Retirement, Chris w Pelicans i Mavericks i Howard w Orlando Magic. League Meetings Rejected, to wszystko draft lottery, Bulls będą mieli ponownie wysoki pick. W tym roku się to opłaci, mają pika czwartego, ale czy właśnie w tym roku ten draft class będzie mocny? Pora się dowiedzieć, pora się dowiedzieć. Myślę, że nie może być gorzej niż rok temu. Rok temu był naprawdę okropny ten draft class, więc wydaje mi się, że tym razem będzie troszeczkę lepszy. I ten draft class jest, no jest lepszy, bym powiedział. Patrząc na Bulls mają nawet, wydaje mi się, że to jest najlepszy zawodnik, tak patrząc overall do wieku, ale mają jednego z lepszych zawodników na pewno. Więc dobry wybór, Mac Young, center. No nie wiadomo, co z niego będzie, można tak powiedzieć. A teraz pora na kolejny sezon. I kolejny mecz, naprawdę i sezon tutaj przed nami, zespół. Pora zobaczyć Derrick. Derrick właśnie zaktualizowali Derricka, jak można tak powiedzieć, nagle, znikąd. To jest dość ciekawe, że akurat teraz nagle jakby to zrobili. Ciekawe na pewno. Derrick ma już 83 overall, jeszcze jest starterem, tylko przez to, że Chicago jest słabe. W wielu zespołach już nie byłby po prostu starterem. A zespół wygląda okropnie, ponownie. Franz Wagner odszedł. No on już od lat był tutaj nieszczęśliwy, więc nie dziwię się, po prostu.
od tego momentu, jak Derrick idzie w dół, to całe Chicago, cała organizacja Chicago idzie ostro, ostro w dół. No i nie wiem, jakby ten sezon też zapowiada się okropnie i tak pewnie będzie oczywiście. Jest oczywiście słaby sezon, choć nie ukrywam, że troszeczkę rekordowo myślałem, że będzie gorzej. Nie spodziewałem się, że Bulls dadzą tutaj radę wygrać ponad 30 meczów. Mecz gwiazd nie ma co patrzeć, po prostu Derrick Rose nie ma szans tam być. W tym sezonie Derrick poszedł aż już na 12 tylko points per game, więc no cały czas oczywiście to idzie w dół. Patrzę na to, jak to idzie w dół, no to po następnym sezonie, jeśli będzie jeszcze w ogóle grał, to pewnie będzie nawet już 10 punktów. Keldon Johnson został wymieniony tutaj z Denver, to na pewno jest ciekawa wymiana, ale zespół, no pierwszy raz można powiedzieć od wielu lat, mam wrażenie, nikt nie jest zły na koniec sezonu, więc to jest na pewno troszeczkę szokujące, muszę powiedzieć. Bulls ma pewnie gdzieś 12 rekord, zgaduję. 11 to właśnie, blisko, taki sam rekord jak 12 miejsca Bucks, no więc tak, jak się spodziewałem, słaby sezon. Luka Doncic drugi rok z rzędu MVP kart, Mitchell Rookie of the Year. Josh Christopher nie przejmuje, może jak powiedział, przerywa bardziej serię tutaj Killiana Hayesa. Janis dalej nie do zatrzymania, jeśli chodzi o Defensive Player of the Year nagrodę. Donald Griffin Most Improved. Trae Young Clutch Player of the Year i Harold Randle Coach of the Year. 63 zwycięstwa Warriors tutaj mieli. All-NBA teamy, All-Defensive teamy i All-Rookie teamy. Nie było w All-Rookie teamie nigdzie tego gracza Bulls. Dość ciekawe też ponownie. No i oczywiście ponownie playoffs, które nas kompletnie interesują. Rok temu mistrzostwo mieli. Kto w sumie? Boston byli w finale. Zapomniałem, z kim oni już mieli. Ten Rockets, tak, Rockets. Ale Rockets już odpadli. Rockets już odpadli. Tam MVP. Finals MVP tam był. A sobie muszę przypomnieć, naprawdę. Rockets. Wiseman, tak, Wiseman 100%. Wiseman i Kuminga są razem w Rockets. To jest bardzo ciekawe. Oni obydwoje oczywiście razem byli. Harden też tutaj jest cały czas. Tutaj też na pewno bardzo to ciekawe, że Harden cały czas się tutaj trzyma. Jaren Jackson, że naprawdę dobry mam zespół tutaj. Benedict Mathurin. Cztery ma naprawdę świetnych młodych zawodników. Jackson, Mathurin, Kuminga, Wiseman. Jeszcze takiego weterana, lidera postaci Hardena. Naprawdę dobrze zrobiony zespół. Dobrze tutaj według mnie, no ale nie wygra w tym roku. Kings, Paolo Banchero wyrzuciło 27 punktów tutaj w playoffs, znaczy w finale konferencji w sumie, a tutaj mamy Jabariego Smitha, więc to jest na pewno ciekawe. Dwóch zawodników z tego samego draft klasu będzie się biło o to, kto wygra mistrzostwo NBA po raz pierwszy w swojej karierze i też kto zostanie po raz pierwszy pewnie Finals MVP, bo wątpię, żeby Kings albo Pacers wygrali i żeby któryś z tych dwóch nie był Finals MVP. Pacers wygrywałem, a jednak Jabari Smith, no jak ma się Antonego Edwardsa i Jabariego w zespole, to jest naprawdę dobry zespół, to jest jedno, a po drugie, właśnie jak się ma Antonego Edwardsa w zespole, to ciężko, żeby on nie wygrał Finals MVP. Player Retirements i Derrick Rose się trzyma. Derrick Rose się trzyma. Russell Westbrook, przed jego kolega z draft klasu, kończy karierę w OKC też. Całą karierę tutaj spędził w OKC, to jest na pewno bardzo ciekawe. No ale właśnie Derek się trzyma. Derek postanowił, że jeszcze przynajmniej jeden sezon nie chce kończyć kariery. Taka jest jego decyzja. Jestem ciekawy, czy będzie dalej w Chicago. Nie pamiętam na ile ma kontrakt. Bo może teraz przejdzie sobie gdzieś indziej, żeby na przykład, nie wiem, być jak w rzeczywistości. No w rzeczywistości wiadomo, że jego kariera inaczej wygląda, bo on wiele zespołów miał, ale na przykład teraz w rzeczywistości poszedł sobie oczywiście o Grizzlies. Choć w Knicks też już nie odgrał roli, tak samo w Grizzlies tutaj też bardziej odgrywa rolę. Może nie powiem, że nie odgrywa żadnej roli, bo odgrywa bardziej rolę według mnie mentora dla tych młodych zawodników, takiego bardziej w szatni. Nie wiem, czy lidera, ale takiego właśnie, no jakby mentora takiego naprawdę, takiego weterana bardziej teraz odgrywa rolę. Jersey Diamond, Westbrook i Cousins, League Meetings. Rejecta, nie będzie tutaj nic zmieniać. Draft Lottery Bulls, mamy pewnie znowu jakieś Lottery Pika. Nie jest to jakiś, a mam dwa Lottery Piki. Pierwszy wybór w dracie, on był szósty normalnie, czyli pierwszy wybór w dracie i tam pewnie ten drugi był Lottery Protected, bo nie ma go nagle, więc pewnie był drugi Lottery Protected, ale i tak świetna loteria dla Bulls. Czy to jest ich pierwszy wybór w drafcie od Derricka Rose w 2008 roku? Pewnie tak, tutaj nie widziałem, żeby Bulls mieli pierwszy wybór w drafcie. Oby w tym roku był jakiś dobry zawodnik dla Chicago do wybrania. I czy był dobry zawodnik? Był okropny zawodnik. Powiem tak, był na przykład taki zawodnik, no w miarę lepszy, ale i tak. Bulls, jak już zaczęli mieć dobre wybory, to nagle nie ma dobrego prospektu. Sami tragiczni prospekci, no może nie tragiczni, ale sami słabi w miarę prospekci są w lidze, więc po prostu, właśnie tak już mówię to kilka razy, Bulls po prostu mają jedno wielkie nieszczęście w tej całej lidze, tak naprawdę. No i pora teraz na kolejny sezon. I po teraz na kolejny sezon. Wydaje mi się, że to jest ostatni sezon. Mój typ jest taki, że Derrick Rose po tym sezonie zakończy karierę. Już nawet nie jest starterem. Anfernee Simons jest starterem. Kevin Durant jest w Chicago. Wow. Po tylu latach w OKC postanowił, że odejdzie i wybrał Chicago. Bardzo ciekawe. Czy Derrick Rose w ogóle jest w tym zespole? A jednak.
Derrick Rose, to o czym mówiłem. Czasem mam nadzieję, że jak już odszedł z tego Chicago, to że nie odszedł do zespołu słabego. No i teraz właśnie pora poszukać Derricka Rose'a. Jestem bardzo ciekawy, gdzie Derrick Rose. Tak, mówię, mam nadzieję naprawdę, że Derrick wybrał mądrze i wybrał Hornets. Normalnie wątpię, że są dobrzy, choć tutaj nigdy nie wiadomo. Pora zobaczyć, jak ci Hornets wyglądają. Rosterowo, boję się troszkę na to popatrzeć. Mają Mobiego, mają Bolbola, mają Alvareza, mają solidny zespół. Nie jest tragicznie, nie jest tragicznie. Musimy oczywiście sobie tutaj zmienić to, kim aby sterujemy oczywiście. Bo już teraz Chicago po tych wielu latach nas nie interesuje. Nas teraz interesują Charlotte Hornets, bo tutaj nasza gwiazda, można powiedzieć, tego filmu, czyli Derrick Rose teraz gra, więc właśnie zobaczmy, jak ten line-up wygląda. Derrick Rose, Jose, nie, to jest Jared Alvarez, nie wiem, czemu myślałem Jose. Derrick Rose, Jose Alvarez, Jared Alvarez, nie wiem, czemu właśnie, jak widzę Alvarez, to mi przychodzi Jose bo nie, bo Alvarado Alvarez, troszkę mi to się przypomina, wiadomo, że jest zawodnik Jose Alvarado, mniejsza o to. Lamar Stevens, najsłabszy punkt tego zespołu, ale i tak, Mobley, Bol to jest naprawdę elitarny duet, myślę, że w frontcourtu. Zobaczymy, ja oczywiście, wiadomo, jak Derrick Rose to jest, to kibicuję im najbardziej, żeby to mistrzostwo wygrało i pora zobaczyć, czy Derrick Rose może nie wygra mistrzostwa, ale czy po prostu będzie udany tutaj ten swój pierwszy sezon poza Chicago. I niestety ten pierwszy sezon, no, był słaby, był, myślę, że na pewno poniżej oczekiwań. Patrząc na to, ten zespół spodziewałem się, że play-in będzie co najmniej, a ciężko mi powiedzieć, czy ten play-in będzie, naprawdę ciężko mi powiedzieć. No będzie, ale ten zespół po prostu nie wygląda, prawdopodobnie będzie, bo jeszcze mogą tutaj spaść. Bulls, jakby można powiedzieć, nie wiem, czy to dobrze brzmi, ale na pocieszenie w takim sensie, że jakby, że odszedł do zespołu, jakby został w Chicago, czy by się tu coś zmieniło innego, no nie, no wątpię. Kilka lat temu Durant, Derek mógłby przynieść mistrzostwo, teraz, no nie, teraz po prostu nie. Więc zobaczmy, czy Hornets ostatecznie będą tym. A zobaczmy też, jak Derrick sobie tutaj tak w ogóle poradził. Jest Derrick, to jest dobra. Czyli go dali na ławkę. Miał lepszy sezon statystycznie niż poprzedni. To zapewne ciekawe. Myślę, że jednak większość sezonu by nie był tym rezerwowym, ale teraz kończy to jako rezerwowy. No i pora na ten tutaj. Pa, zobaczmy właśnie, w sumie, czy będzie ten play ostatecznie, bo tutaj porażka. Luka, chyba trzeci rok z rzędu MVP. Nicholas Karl, Rookie of the Year. Jaden Ivey, Sixth Man of the Year. Holmgren, Defensive Player of the Year. Edgar, czyli Holmgren w końcu, może nie w końcu, nie że jakby liczyłem na to jakoś, bo mnie to szczerze to nie interesowało, ale on przerywa tą serię Defensive Player of the Year wygranych przez Janisa. Clutch Player of the Year, pomnie Trey. Vince Carter jest trenerem i też jest najlepszym trenerem roku z Dallas Mavericks. NBA teamy tak się prezentują. Tutaj czy ktoś w Hornets był? Nie ma tutaj nikogo z Hornets, to jest dość ciekawe. Tutaj też nikogo nie widzę. No i czy Hornets są w tym play-inie? Są tutaj, ale na ostatnim miejscu i wypadają od razu, więc tyle było z tego play-in naprawdę i z tego postseason Charlotte Hornets. Pacers Warriors jest Shea naprawdę, oni mają Lukę i Shea w backcourcie. Mam nadzieję, że to mądrze rozgrywają i że nie jest jeden z nich rezerwowym, ale Anthony Edwards jest broniącym mistrzem, jakby Pacers bronią mistrzostwa, jest w niesamowitym gazie, mój typ to Pacers. I Pacers wygraj, Pacers wygraj. Anthony Edwards i Jabari Smith, ten duet wygrywa drugie mistrzostwo NBA z rzędu. I czy mój typ się sprawdził? Mój typ się sprawdził. Derrick Rose kończy karierę. Powiem tak, jeśli miał zakończyć ten sezon, to szkoda, że poszedł na ostatni sezon do Hornets. Według mnie, jeśli myślał od początku, że zakończy karierę po tym sezonie, to według mnie powinien zostać. Chyba, że to nago, jakby spontaniczna, może powiedzieć, decyzja. Byłam to dobra. Kevin Durant też kończy karierę, więc Chicago miał na jeden, też właśnie Durant odszedł na jeden rok tylko. Nie lubiłaby takich decyzji, szczerze. Steph tutaj też na ostatnie lata odszedł do Toronto i kończy karierę. Paul George w Warriors, on tutaj widzę, że był większość kariery w Indiana, a potem troszkę się bujał po innych zespołach. Tobias Harris, ci zawodnicy ogólnie kończą karierę. Najważniejsze oczywiście dla nas, że Derrick Rose kończy karierę, a więc pytanie oczywiście było takie tego całego filmu, co gdyby Derrick Rose nie doznał kariery? No i patrząc tutaj, gdyby Derrick Rose nie doznał kariery, bo już oczywiście nie liczmy, można powiedzieć, tego MVP, bo my liczymy wszystko, co się wydarzyło po kontuzji, jakby od tego momentu, w którym on miał kontuzję. On miał kontuzję w 2012 w playoffs, więc właśnie gdyby, według oczywiście symulacji, gdyby nie miał kontuzji, byłby dwukrotnym mistrzem NBA, 3 razy MVP, czyli łącznie 4 razy, 2 razy Finals MVP, 11 razy All-Star, łącznie, a nie, tutaj w sumie już liczyłem, no 11 razy All-Star, 9 razy All-NBA Team. Miał karierę spokojnie Hall of Famera i karierę jednego z najlepszych zawodników w historii NBA, też myślę, że mogę to powiedzieć. Nie, to powiem tak, na początku kariery mówiłem, że właśnie, że, bo naprawdę miał 25 lat i miał właśnie już te 3 MVP, naprawdę wyglądał kapitalnie, wyglądał,
Kapitalnie wygląda na gościa, który może być nawet jednym z najlepszych zawodników w historii NBA. Czy jest? Nie, nawet nie jest top 10, top 15, ale na przykład w top 30 myślę, że bym go na pewno mógł dać, według mnie. A jeszcze kolejna rzecz, którą bym chciał na pewno zobaczyć, to statystyki w historii NBA. Jakie on tutaj, jak właśnie może ktoś zapisał się w historii NBA? NBA Records. Czy Derrick Rose się tutaj właśnie zapisał? Na przykład, na pewno się zapisał, ale zobaczmy tak właśnie, żeby to wyglądało. All NBA, nie może All NBA, a punkty zdobyte. Kobe Bryant tak w ogóle tutaj w tym zapisie Kobe Bryant jest liderem najwięcej zdobył punktów w historii NBA. To na pewno jest bardzo, bardzo ciekawe. Idąc dalej, Derrick Rose zakończy na 8. miejscu, a jeśli chodzi o zdobyte punkty. Wow, on zdobył tylko 200, wiadomo, że zagrał więcej niż Michael Jordan, ale tylko około 200 punktów mniej zdobył w historii NBA niż Jordan. Więcej zdobył niż Will Chamberlain. No nie ukrywam, że nie spodziewałem się, że aż tak dobrze tutaj to wyglądało, ale fajnie. Fajnie, więc zabawiam tym bardziej właśnie. Miał jedną z najlepszych karier w historii NBA. Three pointers made, wątpię, że będzie jakoś wysoko, bo no, Derek nie jest, wydaje mi się, przynajmniej z tego co pamiętam, nie uznany zbytnio jako three point shooter, ale kończy w 19 miejscu. Powiem tak, nie był jakiś okropny, ale nie był jakby znany za to, może powiedzieć, tak bym to określił. Assist, no tutaj gdzieś może być, jest na 6. miejscu. Nie spodziewałem się też ponownie tak go wysoko. Steals może gdzieś tutaj będzie. Powód, którego tutaj nie zgubił, tutaj go nie ma, ale też powinien gdzieś tutaj być pewnie. Przez to właśnie patrzę nawet jak długo grał, to powinien. Nawet jak się nie average'ał dużo punktów, no właśnie, jest na 46. miejscu. Kończy mając te same skills co inna legenda NBA, czyli Derek, nie Derek, a Larry Bird oczywiście. Na 14. też miejscu kończy, jeśli chodzi o minuty łącznie rozegrane. Games played, jeszcze jestem ciekawy. Na przykład Games played, właśnie Games played kończy tutaj na 15. miejscu. Fałsz to nie jest istotne. 40 Point Games, możemy sobie w sumie zobaczyć, ile miał tych 40 Point Games w karierze Derrick Rose. Miał ich 42. 50 Point Games, ile miał w karierze? Pewnie niedużo, ale zobaczmy, czy może miał. No na pewno, mam nadzieję, przynajmniej, znaczy miał jeden przynajmniej. Zobaczmy w sumie właśnie, jak to wygląda. No, nie widzę tutaj. Wątpię, że był wyżej, więc zakładam, że miał albo jeden, albo w ogóle. Jeden miał, jeden 50 point game, spoko, więc to wiemy, a resztę już nas oczywiście nie interesuje. A więc tak wygląda historia Derricka Rose'a, można powiedzieć, gdyby nie doznał kontuzji. Czy tak by było w rzeczywistości możliwe? Na pewno była duża szansa na to, że byłby, ile razy tam, 4 razy łącznie MVP. Czy szansa by była? Na pewno by była, ale czy by tak było? Nie wiem, nie wiem, oczywiście nigdy się nie dowiemy, nigdy się nie dowiemy. Najważniejsze, że po prostu tutaj sobie przynajmniej tak, jako zabawa tak naprawdę, jak tak po prostu sobie zobaczyliśmy właśnie, jakby to mogło wyglądać potencjalnie według gry, gdyby tej kontuzji nigdy nie doznał. Oczywiście też nie mogłem to tak perfekcyjnie, bo ja chciałem oczywiście znaleźć dokładnie ten mecz, aby w którym doznał kontuzji od tego momentu symulować, no ale nie mogłem tego znaleźć dokładnie, to było ciężkie, żeby znaleźć, w ogóle nie znalazłem, więc właśnie najbliższe co znalazłem, to nawet szukałem też playoffs ogólnie, ale też nie znalazłem. Najbliższy właśnie to znalazłem to po prostu ten sezon, więc i tak to oczywiście, bo ja tak już mówię ponownie, to by była taka bardziej jakby zabawa, to nie było nic poważnego, więc właśnie to i tak myślę, że aż takiej roli nie odegrało, że po prostu ten sezon cały od nowa symulowaliśmy. Tak czy tak, ja się dobrze bawiłem, mam nadzieję, że wy się dobrze bawiliście, patrząc na to, jak ta kariera Derricka Rose'a mogłaby się potoczyć, gdyby nie ta kontuzja, ta nieszczęsna kontuzja. Dzięki wam za oglądanie, do zobaczenia oczywiście w kolejnych filmach na kanale, cześć!